الصوالب نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطموح. Bardzo dziękuję za powitanie, za przedstawienie, za zaufanie, z którego to wyniknęło. To wielki zaszczyt dla mnie, tym bardziej, że poznaniaku Wielkopolskę zawsze szczególnie szanowałem jako taką szczególnie pracowitą, porządkowaną część Polski. To także w związku z tym, że od dziecka szczególnie szanowałem Niemców. Ich porządek, organizację, no właśnie dużo czasu spędziłem w Niemczech, także jak wróciłem po studiach, nawet mnie nazywali germanofilem, ale mi to przeszło, znaczy w tym sensie, że no nie dalej, nadal ich bardzo szanuję, ale boleję jak się degenerują, jak właściwie wymierają. I Niemcy są takim dobrym punktem do obserwacji, bo oni jak coś robią, to tak robią na 100%, jak dzieła sztuki, naukę, samochody to Mercedesy, BMW i Volkswagen, Audi, natomiast jak zbrodnie to Auschwitz czy Treblinka. Oni tak idą do końca, dlatego są dobrym punktem obserwacji, bo też jak szaleją, jak popełniają błędy, to są w tym konsekwentni. No, teraz no, z bólem patrzę, jak Niemcy właściwie umierają, jak stają się państwem islamskim, tam jestem co roku. A do Poznania tym chętniej przyjeżdżam, że tutaj są też bliskie mi rodziny, moich kuzynów. Najlepsza część mojej rodziny to właśnie jest tutaj w Poznaniu. No a jeżeli coś się udaje, to właśnie głównie dzięki rodzinie i Bogu. Po Bogu najwięcej zawdzięczamy rodzicom, nauczycielom, Kościołowi. Także to trzeba tak dzielić, że co złe to ode mnie, a co dobre to od Boga i rodziców. To przede wszystkim chwała rodzicom, też tutaj obecnym. Dzisiaj o tym się za mało mówi, no bez rodziców nic by nie było, księży też by nie było. Także chwała rodzicom przede wszystkim, także szczególnie obecnym tutaj, którzy też, no jak widać, troszczą się o Polskę, o chrześcijaństwo, o ich los. No niektórzy mogą pytać, co z tym księdzem Oko, że on był zadany z obrony przed gender, a teraz jeszcze zajął się islamem. No dlaczego? No myślę, chyba wyjaśnienie jest takie, że ja często, no właściwie widzę chyba, że od dziecka mam taki chyba charyzmat, żeby zajmować się tym, co jest ważne, a czym nie chcą się inni zajmować. Takie mam powołanie, widzę. No, już tak powiem, od przedszkola zajmowałem się obroną słabszych, bo byłem no właściwie najsilniejszy w przedszkolu, potem w szkole długo. I starałem się o sprawiedliwość od dziecka, żeby bronić słabszych. No i chyba tak mi zostało też. Właściwie dlatego zostałem księdzem, bo stwierdziłem, że to jest tak ważne być chrześcijaninem, a księży brakuje, więc to była dla mnie motywacja. Ponieważ inni nie chcą tego robić, no to ja to będę. Jakby było dość księży, to bym nie został chyba. Potem też jak były wykłady z metafizyki, seminarium z metafizyki, to nikt na to nie chciał iść. Więc zaprosił mnie kardynał Jaworski, który to prowadził, najbliższy przyjaciel Ojca Świętego. No i też jak nikt nie chce zajmować się metafizyką, to ja się zająłem. Chociaż na nic nie rozumiałem w seminarium, ale tym bardziej zająłem się, żeby więcej zrozumieć, także teraz nawet to wykładam, w nadziei, że więcej zrozumie. Ale też to było pożyteczne, bo w ten sposób no, moim mistrzem stał się kardynał Jaworski i do dzisiaj jest moim mistrzem i takim patronem, obrońcą. To też widzę, że jest sens zajmować się rzeczami trudnymi. No potem, będąc na Zachodzie, zobaczyłem, jaką katastrofą jest gender, co to oznacza, jaki to jest gwałt właściwie na dzieciach, na społeczeństwie. Więc żeby powstrzymać to w Polsce, to zacząłem alarm. Wydawało się, że zadanie beznadziejne, no cóż możemy zrobić, a jednak udało się zatrzymać. Ostatnio, no na przykład na moim wykładzie w Sejmie, to o gender, to była znaczna część obecnego rządu, na czele z panią premier, która od początku do końca słuchała. Jak ostatnio jednemu członkowi rządu gratulowałem, że zatrzymali gender, to on mówi, nie, to ty zatrzymałeś. No przesadził, ale no trochę się przyczyniłem. No. Czyli no, w Polsce takie rzeczy są możliwe. Oczywiście bez społeczeństwa mądrego, wierzącego byśmy nic nie zrobili. Ale w Polsce jeszcze mamy potencjał mądrości i wiedzy, który no, trzeba bronić. To jest bardzo ważne.
No i chyba na tej linii też, jak no, zaczęły docierać wiadomości, które są znane nam wszystkim, kolejne zamachy terrorystyczne, dokonywane zawsze przez muzułmanów. Oczywiście nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale prawie wszystkie zamachy w Europie są muzułmańskie. Czy niesamowite mordowanie chrześcijan. I zawsze słyszymy w lewackich ateistycznych mediach, że to nie jest prawdziwy islam, no coś podobnego jak było z komunizmem, prawda? Jak kolejne zbrodnie komunizmu wychodziły, to komuniści mówili, nie, to nie jest prawdziwy komunizm, tylko wypaczone, no akurat. No to jest, wiecie, jak zaczynałem studia w Monachium, to tam też jak tłumaczyłem studentom komunistom, że to jest pomyłka, że to nie ma sensu, to oni mówili, nie, że oni lepszy komunizm założą. Ja mówiłem, ja to znam z Polski, to jest absurd, ale nie no, nie dali się przekonać. Znaczy, niektórych ludzi nie da się przekonać, dlatego że no, każdy człowiek coś musi wierzyć. Jeżeli nie wierzy w Chrystusa, no to musi mieć inną wiarę, jakąś wiarę ateistyczną. I jak no, komunizm został tak skompromitowany, że ludzie w to nie mogą tak wprost wierzyć, no to wierzą w neokomunizm, neomarksyzm, czyli gender. Byle być przeciw chrześcijaństwu. No i jak no, zobaczyłem, co się dzieje, a w dodatku też no, dużo podróżując z lekarzami na pielgrzymkach czy też naukowo, no byłem też w wielu krajach muzułmańskich. I tam no, nieraz kobiety, które są z nami, polskie lekarki, mówią, Boże, no, dziękuję, że się urodziłam Polką i chrześcijanką, no bo widzi, jaka miałaby status w krajach muzułmańskich. Że byłaby tam właściwie pod człowiekiem, niewolnicą. A szczególnie mocno to przeżyłem w tym roku w Armenii, na pielgrzymce do Armenii i Gruzji. Kiedy zobaczyłem ten kraj, taką właściwie resztkówkę Armenii, około 3 miliony mieszkańców. Wcześniej to było królestwo od morza do morza. I na przykład w świętym miejscu Armenii, gdzie był uwięziony Grzegorz Oświeciciel, to ten, który wprowadził chrześcijaństwo do Armenii i sprawił, że to stało się pierwsze państwo chrześcijańskie. Piękny klasztor, ale jak wychodzi się na mury, to już widać gdzieś w odległości kilometra granice i meczety muzułmańskie, które jak siekiery wznoszą się nad tym państwem. No bo wiemy, że muzułmanie w Turcji 100 lat temu wymordowali 1,5 miliona muzułmanów i do dzisiaj się do tego nie przyznają, do dzisiaj to negują. To jest też straszne. I na przykład jak była wojna Armenii z Azerbejdżanem, no Armenia 3 miliony mieszkańców, Azerbejdżan jest 10 milionów, to Turcy powiedzieli, że pomogą, że zaatakują od tyłu. No Armenia dzisiaj jest otoczona przez około 150 milionów muzułmanów. Turcy, Iran i Azerbejdżan. Z Iranem jeszcze ma najlepsze stosunki. Ale pierwszy raz w życiu cieszyłem się widząc żołnierzy rosyjskich, rosyjskie pojazdy pancerne. Dlatego, że Armenia istnieje tylko właściwie dzięki obecności Rosjan. Tam Rosjanie no, w swoim interesie, ale odgrywają pozytywną rolę, bo gdyby nie Rosjanie, to zapewne Ormianie zostaliby wymordowani do końca. Tak jak chrześcijanie w Iraku i w Syrii. I też, no, żeby zgłębić ten temat, bo są takie sprzeczne komunikaty. Po każdym zamachu słyszymy jakieś cytaty z Koranu, że to nie tak, że Koran to głosi miłość, miłosierdzie i tak dalej. No to przestudiowałem cały Koran, od deski do deski, pozaznaczałem sobie, przeczytałem szereg najlepszych komentarzy do Koranu. I żeby zrozumieć islam, no to zachęcam właśnie, żeby przeczytać Koran, to no zajmie tak gdzieś 2 tygodnie może obok pracy zawodowej, ale to nie jest żadna trudność intelektualna, to jest bardzo prosty tekst, to już mogę z góry powiedzieć. I pojechać do Armenii, jeśli możliwe, albo poznać historię Armenii. Bo no to jest dobre otrzeźwienie, to jest dobre wyleczenie z tych mega kłamstw, które są w świecie mediów i polityki. Tym bardziej, że widać, że raz, że politycy i dziennikarze wiedzy o islamie mają często równą zeru, albo prawie zeru, a nawet jak mają, to kłamią jak opłacanie. Zresztą pamiętać, że jest to przekupstwo. Kraje muzułmańskie, niektóre są bardzo bogate i są gotowe przekupiać ludzi. Trzeba wiedzieć też, że zapewne znaczna część tak zwanych ekspertów od islamu to są ludzie jakiejś części opłacani przez muzułmanów, a więc niewiarygodni, którzy zaprzeczają oczywistym faktom. I
tak jak gender jest zagrożeniem dla naszej kultury i cywilizacji i na razie udało się w Polsce obronić, no my mamy szansę, bo Zachód właściwie już jest przegrany, no podobnie islam jest takim zagrożeniem. I to nie ma co się dziwić, że jest zagrożenie za zagrożeniem. No takie jest życie. Można, bo niektórzy chcą powiedzieć, no kiedy będziemy mieć spokój i swobodę? No spokoju to nigdy tu na ziemi nie będzie, bo w świecie duchowym jest podobnie jak w świecie biologicznym. Nasze ciało jest przecudowne, wspaniałe, ale jest nieustannie zagrożone przez biliony i biliony zarazków, wirusów, bakterii. Żeby żyć, musimy nieustannie z nimi walczyć. Produkujemy biliony białych ciałek, które nieustannie walczą. Ta walka trwa nieustannie w naszych żyłach, każdej sekundy, także teraz. Trwa w naszych żyłach walka na śmierć i życie o nasze zdrowie. Jeżeli tę walkę przegrywamy, to jesteśmy przeziębieni, jak bardziej, to możemy mieć gruźlicę czy żółtaczkę i umrzeć. Jakby ktoś na przykład powiedział, ja jestem taki pacyfista, że ja nie zabiję nawet jednej bakterii, jednego wirusa nie zabiję, no to w kilka dni będzie martwy, no to te wirusy, bakterie go pożrą, będzie sepsa, rozwinie się tą straszną chorobę. Więc trzeba rozumieć, że na poziomie biologicznym walka nieustanna każdej sekundy i zwycięstwo tej walce jest warunkiem życia. Ale podobnie w świecie ducha. W świecie ducha też jesteśmy atakowani przez takie wirusy duchowe, można powiedzieć, czyli pokusy. Każdy z nas zwykle, jeżeli nie jest jakimś doskonałym świętym, ma przynajmniej kilkadziesiąt albo kilkanaście głupich myśli. Chociażby albo widzi coś gorszącego, kuszącego, jakąś reklamę, jakieś wypowiedzi, które prowadzą w złą stronę. I jeżeli byśmy temu ulegali, jeżeli byśmy poszli za tymi potrzeptami, no to możemy zrobić coś strasznego, to możemy skrzywdzić siebie i innych. Warunkiem życia duchowego jest także nieustanna walka. I no mamy do wyboru, albo walczyć, albo zginąć. No w walce też możemy zginąć, ale z honorem i także pójdziemy do nieba. Natomiast brak walki jest samobójstwem. No też Pan Jezus mówi, że przyniósł ogień na ziemię, prawda? Że przyniósł walkę. Życie Jezusa publiczne było nieustanną walką. Najwięksi zakłamańcy, faryzeusze, chcieli go zamordować od początku. A on bezpardonowo z nimi walczył dla ich dobra, żeby też ich nawrócić. I dzisiaj podobnie można powiedzieć, że wśród polityków czy w mediach jest cała masa takich zakłamanych faryzeuszy, którzy żyją z kłamstwa. I tak jak Jezus przeciwstawiał się temu kłamstwu, tak musimy my. W tym właśnie też widzę realizację istoty mojego powołania kapłańskiego, naśladowania Jezusa. Do naśladowania Jezusa należy też walka z kłamstwem faryzeuszy współczesnych, głównie wielu współczesnych polityków i dziennikarzy. To należy do istoty chrześcijaństwa. Dlatego też no, podjąłem temat islamu, no, także dlatego, że no, inni nie bardzo chcą podejmować, bo wiadomo, że za to grozi śmierć nawet dość szybko. Już, jak już podjąłem ten temat, to już znajomi, przyjaciele mówią, Daruś, no to ci poderżną gardło niedługo. No, wiem, to jest możliwe, ale tym bardziej trzeba to mówić, no bo jeżeli, ale to jest charakterystyczne, prawda, jaka jest opinia społeczeństwa. Jeżeli krytykujesz islam, ryzykujesz własnym życiem. To jest powszechna opinia, prawda? No faktycznie we Francji poderżnięto gardło proboszczowi w kościele i to jeszcze proboszczowi, który muzułmanom podarował ziemię pod meczet. A i tak mu poderżnęli gardło. To, no to jest islam, prawda? No więc tym bardziej jak się krytykuje islam, no to tym bardziej się ryzykuje życie. No ja jestem tego w pełni świadomy, ale jeżeli my byśmy teraz się już bali i milczeli, to już przegraliśmy, prawda? Bo jeszcze na szczęście mamy mało muzułmanów w kraju i możemy mówić prawdę. W Niemczech już za to, co tu się mówi, to by się poszło do więzienia, no. Bo oni uciekają od prawdy, no. Oni chcą umierać z popełnianiem samobójstwa w spokoju. Więc właśnie te opinie przyjaciół i znajomych, że się ryzykuje życiem krytykując islam, tym bardziej mówią, że trzeba krytykować. No to z kim mamy do czynienia? Z ludźmi, których nie można krytykować? Każdy podlega krytyce. Poza Bogiem każdy podlega krytyce. To jest podobnie jak z genderystami czy homoseksualistami. Oni też mówią, że nie wolno ich krytykować. Mowa nienawiści, tak? Jak ich krytykujesz, to od razu mowa nienawiści. No absurd, prymitywny zabieg retoryczny.
To znaczy, jak ktoś mówi, że jego nie wolno krytykować, to właściwie sobie przypisuje status boski, bo tylko Boga nie można krytykować. Natomiast każdy człowiek, każdy bez wyjątku, ponieważ jest ograniczony moralnie, intelektualnie, ponieważ się myli i popełnia grzechy, każdy potrzebuje krytyki. Na czele ze mną. Jestem jak najbardziej otwarty. Po prostu krytyka należy do konieczności bytu ludzkiego. I jeżeli ktoś nam mówi, że nie wolno nas krytykować, jak na przykład homolobby albo muzułmanie, no to jakby wyłącza się ze statusu ludzkiego, przypisuje sobie cechy boskie, co jest absurdem, nie możemy się zgodzić. Właśnie im bardziej ktoś ucieka od krytyki, tym bardziej trzeba go krytykować, bo widocznie ma coś strasznego do ukrycia, bo coś ukrywa, prawda? I oczywiście to też jest pewne świadectwo, prawda? Też znaczące, że ludzie, których się krytykuje, grożą nam śmiercią. No to tym bardziej trzeba ich krytykować, to oni są niebezpieczni. To tym bardziej trzeba się przed nimi bronić. Tym bardziej swoim zachowaniem potwierdzają, że trzeba ich krytykować, że coś w ich umysłach dzieje się strasznego, skoro na krytykę odpowiadają morderstwem. To zresztą można powiedzieć, to jest taki chwyt, mowa nienawiści. Bo dzisiaj Gazeta Wyborcza już mnie witała znowu, ona jest niezawodna. Gdzie się pojawi, to Gazeta Wyborcza jest. Tu zapewne też jest jej przedstawiciel. Oni tak jak za Popiełuszko BB wysyłało agentów, tak Wyborcza też wysyłał. Więc witam tu przedstawicieli Wyborczej też szczególnie serdecznie. Modlę się za nich. Liczę, może się nawrócą. Ale mówić, że jest właśnie mowa nienawiści, właściwie każda krytyka, zauważmy jak używają, jedno słowo krytyki przeciwko gejom albo Żydom, to jesteś już homofobą, antysemitem, tak? Czyli co, ich nie wolno krytykować, nawet mówić oczywistych praw? No to w takim razie, jeżeli rodzice krytykują dzieci, że jak się nie poprawisz, to cię wyrzucą ze szkoły, albo lekarz krytykuje pacjenta, jak pan nie zmieni trybu życia, to pan będzie miał trzeci zawał, no to nie nienawidzą, bo krytykują. Zauważmy, jaki to jest prymitywny manewr kłamliwy. Jeżeli krytykujesz, to nienawidzisz, prawda? Krytyka jest stawiana na równym poziomie z nienawiścią. To jest prymitywny zabieg propagandowy. Zresztą obraca się przeciwko nim, bo no, na przykład Gazeta Wyborcza, no to oni sami przyznają, że są pełni nienawiści. No bo oni codziennie piszą setki zdań pełnych krytyki wobec Polski i Kościoła, no i też wobec mnie. Czyli nienawidzą, no bo setki zdań krytyki piszą codziennie, wiele artykułów i niesamowicie kłamią, oszukują przy tym. Jak na przykład w przypadku księdza Haramzy, kiedy mnie 2 lata temu zaatakowali przy jego pomocy, a Haramza okazał się arcyjudaszem, nic nie przepraszają, nic im to nie przeszkadza. Albo no przecież Wyborcza jest też, tak to trzeba pamiętać, z kim mamy do czynienia. Przecież taką gwiazdą Wyborczej był też ksiądz profesor Michał Czajkowski, najważniejszy ich autorytet, jakby ponad episkopatem, mądrzejszy od episkopatu, święcił ich siedzibę, czyli no widać kapłan number one dla Wyborczej. A okazało się, jak wiemy, że Czajkowski przez 20 lat donosił na innych księży, na biskupów, donosił też, domagał się pieniędzy za to, mówił, za mało dostaje, i donosił też na księdza Popiełuszkę. Czyli współpracował z mordercami księdza Popiełuszki. To jest kapłan, który pomagał zamordować innego księdza. No i Gwiazda Wyborczej. No tam pasuje faktycznie. Czy na przykład Maleszka, który w Krakowie donosił na Pyjasa, czyli pomagał zamordować Pyjasa. A potem Wyborczej kierował kampanią przeciwko świętemu Janowi Pawłowi II. Decydował, jak uderzyć w Jana Pawła II. No, więc teraz też pewnie jakiś Baleszka tu kieruje, jak uderzyć w księdza oko, więc to za mnie zaszczyt, naprawdę. Więc myślę, no wiemy dobrze, że właściwie Wyborcza to jest taki, według słów tych dziennikarzy własnych, sądzeni według własnych słów, są wulkanem nienawiści do Polski i do chrześcijaństwa. Także jeżeli mnie szczególnie nienawidzą, to jest za mnie zaszczyt. Także bardzo dziękuję. Tutaj też to składam na ręce reprezentantów Gazety Wyborczej, tu obecnych. I no, modlę się o wasze nawrócenie. Naprawdę nie warto marnować życie na kłamstwo i nienawiść. No, jak sami stwierdzacie, że w tym żyjecie. Teraz jeszcze tytułem wstępu chcę podkreślić, że ja mówię o islamie politycznym, o politycznym wymiarze islamu, że oczywiście z najwyższym szacunkiem odnoszę się do każdego człowieka, także muzułmanina, a szczególnie muzułmanki, bo ich los jest często najgorszy.
I nawet pisałem o ten doktorat, drugi doktorat to był na temat łaski, możliwości zbawienia. Oczywiście jestem przekonany, że w każdej religii, nawet ateista, może zostać święty, może dostać się do nieba, także muzułmanin. I z najwyższym szacunkiem też się odnoszę do życia religijnego muzułmanów, również każdego człowieka, bo no, życie religijne, jeżeli sprowadzone autentycznie, szczerze, nawet w ramach wierzenia, które jest niezbyt prawdziwe, jak najbardziej może prowadzić do Boga. Bo no, życie religijne to jest coś najbardziej świętego w człowieku. To jest to miejsce, przestrzeń, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. To jest coś największego, najświętszego i to trzeba otaczać najwyższym szacunkiem. I na pewno także w islamie wielu ludzi autentycznie spotyka się z Bogiem i osiąga zbawienie, i może osiągnąć. Szczególnie kobiety, o których los jest tam często straszny. Na przykład jak jesteśmy na pielgrzymkach w różnych krajach, różnych wyznań, także hinduizmu, buddyzmu, jak jesteśmy w ich sanktuariach, to co do modlitwy, a szczególnie zachowania kobiet, młodych matek, to właściwie są identyczne sytuacje. Widać, jak te młode kobiety z dziećmi przychodzą do świątyni, czy to jest chrześcijańska, czy muzułmańska, czy buddyjska, to widać, jak one no całą duszą przychodzą do tego Boga czy bóstwa, ofiarują swoje dzieci. I widać, że to jest szczere, jak się z całych, z głębi serca. One po prostu tak jak mogą, nieraz w wielkiej biedzie, służą swojej rodzinie, mężowi, dzieciom, nieraz wielkim wysiłkiem idą kilometry do tej świątyni. I to jest godne najwyższego szacunku. To właściwie, jak się patrzy na przykład na młode matki z dziećmi w Częstochowie, czy w świątyni buddyjskiej, muzułmańskiej, to jest właściwie to samo zachowanie. Widać to samo oddanie się Bogu. I to trzeba jak najbardziej szanować, ja też jak najbardziej szanuję. Na pewno też w islamie jest wiele autentycznego życia religijnego, szczególnie kobiet. Te kobiety przecież robią co mogą. Poświęcają się całkowicie nieraz wielkiej biedzie swoim rodzinom, pracują, nieraz są bardzo brutalnie źle traktowane przez mężów. Co one mogą więcej? To myślę, nieraz są święte kobiety. I tutaj widać w takich doświadczeniach też, że Bóg każdemu daje szansę zbawienia. Każdy może osiągnąć zbawienie, także muzułmanin, każdy może żyć święcie, chociaż sądzimy, że jednak najlepsza droga jest w chrześcijaństwie, nie dla naszych zasług, tylko logicznie, jeżeli chrześcijaństwo jest religią najbardziej objawioną, to jest najlepszą, to jest najlepszą drogą do Boga. Jakbym znał lepszą religię, to bym ją zmienił, to bym poszedł tam. To ja właśnie od dziecka, właściwie od nastolatka, jak badam jakąś filozofię, ideologię, to przede wszystkim czytam teksty źródłowe, a właśnie jak Koran, prawda? Czy teksty komunistyczne, marksizmu, młodości. Chcę poznać, nie jakichś popłuczynach, komentarzach ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym naprawdę, tylko istotę, chwycić byka za rogi. Jeżeli coś znajdę lepszego, to zmienię moją wiarę. Też jak byłem na Zachodzie, jak widziałem, że ludzie porzucają chrześcijaństwo, to badałem, dlaczego porzucają, po co porzucają. Jeżeli bym znalazł coś lepszego, to bym poszedł za nimi, ale zawsze stwierdzałem, że porzucają dla czegoś gorszego, bo jeżeli chrześcijaństwo jest najlepsze, to można porzucić tylko dla czegoś gorszego. Na Zachodzie właściwie dla prymitywnego konsumpcjonizmu, prymitywnego ateizmu, to jest najczęściej właściwie. Tak więc właśnie wyraźnie podkreślam na początku, żeby było nieporozumień, żeby też wyborcza miała mniej możliwości manipulacji i kłamania, chociaż na pewno jutro będzie cały wylew kłamstwa znowu jak zwykle wyborczej, ale żeby troszkę utrudnić, ale taka jest prawda, prawda? Że każdego człowieka trzeba otaczać najwyższym szacunkiem, także muzułmanina, ale tak jak szanujemy wszystkich ludzi, nie szanujemy tak samo ich zachowań. Nie szanujemy terroryzmu muzułmańskiego, nie szanujemy mordowania chrześcijan. Jednak muzułmanie mordują tysiące chrześcijan. Tam, gdzie mogą, to masowo. W Europie przy pomocy zamachów terrorystycznych. I tego nie można przemilczeć, są fakty. I trzeba się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego tak jest? Dlaczego muzułmanie zniszczyli połowę chrześcijaństwa? I co, nie wolno nam o tym mówić? I wszędzie, gdzie muzułmanie rządzą, inne religie zanikają.
albo mordują ludzi na początku, jak osiągną władzę, albo stopniowo tworzą taki ucisk polityczny, fiskalny, podatkowy, że ludzie nie mają siły, poddają się, przychodzą na islam. Przecież cała Azja Mniejsza, Północna Afryka, Egipt to były kraje chrześcijańskie. A muzułmanie ogniem i mieczem wyniszczyli, eksterminowali chrześcijan. Prawie tam już nikogo nie zostało. To mordowanie chrześcijan w Syrii i Iraku to już są takie dożynki, można powiedzieć. Takie mordowanie już ostatnich chrześcijan, którzy tam są. No przecież musimy się pytać, dlaczego, jakie są powody? I dlaczego nam zabraniają mówić na ten temat? No co, żeby nas było jeszcze łatwiej wyrżnąć? To przecież elementarny rozsądek nakazuje zbadanie tej sprawy. Przecież każdy człowiek powinien stawiać prawdę ponad wszystko. Prawda jaka jest, jest absolutna i muszę ją przyjąć. Nawet jak mi najbardziej nie smakuje, jeżeli najbardziej mnie oskarża albo mój związek, Polskę czy Kościół, to jest absolutne. Ja myślę, że... A tym bardziej naukowiec ma prawdę stawiać ponad wszystko. Ja na przykład w tym duchu no jestem autorem tekstów o najtrudniejszych rzeczach w Kościele, które właściwie są klasyką w Kościele, jak na temat homoherezji, czy też no, homopedofilii, to też zahacza te tematy. Właściwie mało jest ludzi, którzy by się odważyli pisać na te tematy. Te teksty stały się klasyczne w Kościele, na całym świecie, są przełożone na wiele języków. Czyli na przykład ja dowiodłem, że jestem w stanie pisać o najciemniejszych stronach Kościoła. A pomimo tego uważam, że to jest tak najlepsze, co mamy, bo wszędzie jest i jeszcze gorzej, prawda? I ja jestem kierownikiem Katedry Filozofii Poznania, czyli szczególnie jestem odpowiedzialny za badanie poprawności procesów poznawczych. I dlatego też może mam większą łatwość od razu oceny, czy ktoś ma taką postawę absolutnego oddania prawdzie, że przyjmuje prawdę jaka jest, czy ma ewidentnie postawę fałszowania, zakrywania prawdy. No bo akurat w filozofii Poznania to jesteśmy specjalistami nie tylko od szukania prawdy, ale od obdarzania typowych kłamstw, manipulacji. No i jak tylko wezmę jakiś tekst, szczególnie wyborczy, bo to widzę, że to jest manipulacja i kłamstwo od początku. Widać, że tacy ludzie nie mają nastawienia na szukanie prawdy, tylko na ukrywanie prawdy, na fałszowanie, na kłamanie. To, no dla zawodowego filozofa to jest proste. No jak weźmie tekst dziennikarza, to jest nieraz gorzej, głupiej napisane niż tekst mojego studenta. No. To widzę, że ten człowiek jest nastawiony na kłamstwo, na oszukiwanie, na manipulację. No jak w Gazecie Wyborczej na przykład, czy w TVN-ie, no to są klasyczne przykłady. I coś takiego obserwuję w mówieniu o islamie w Europie. To jest to samo. Nastawienie na kłamstwo, ukrywanie prawdy, negowanie elementarnych faktów i prawd. No tym bardziej jako naukowiec, ksiądz, chrześcijanin, no muszę o tej prawdzie mówić. I widzę, no, że jest na to zapotrzebowanie, no ta pełna sala o tym świadczy. Oczywiście najwyższym szacunku dla ludzi, ale mówię o pewnym zjawisku, o myśleniu, o mechanizmie. I tutaj na początku, no trzeba zacząć od początku, można powiedzieć, żeby rozumieć, czym jest islam. Co to jest naprawdę? Różne opinie. Jak jest zamach, to nam pokazują Koran, ale tutaj jak łagodnie pisze o chrześcijanach, nawet dobrze o Panu Jezusie pisze, o Matce Bożej pisze pozytywnie. Przecież jaki Koran jest dobry? No to od razu kłamstwo i manipulacja. To powiem, dlaczego tak jest. No więc gdzie jest racja? Kto jest prawdziwym przedstawicielem islamu? Ten, który morduje chrześcijan w Syrii, Iraku, Bangladeszu, Afganistanie, który kobiety traktuje jak zwierzynę łowną, no w państwie islamskim kobiety sprzedawane jak bydło na targu, prawda? Kto rozrywa się bombą, rozjeżdża ciężarówką dzieci nawet u nas w Europie, rozrywa się bombą i też te dzieci rozrywa. No to kto jest prawdziwym muzułmaninem? Kto, czy ten, który nam tłumaczy, że to pomyłka, wypaczenie, ale taka masowa pomyłka, takie masowe wypaczenie, to nie ma podstaw w samej istocie islamu, Koranu? Otóż jak najbardziej ma. Właśnie najlepiej rzecz rozumiemy od źródła, tekstu źródłowego, od historii, przede wszystkim od samego Mahometa.
Trzeba zacząć od Mahometa. A zauważmy, że o Mahomecie na ogół nic nie wiemy i nic się nie mówi. Kto to był? To się tworzy się takie wrażenie, że Mahomet to taki drugi Pan Jezus, jak Budda, taki pewnie pokojowy, ale na ogół się nie podaje żadnych istotnych szczegółów życia Mahometa. A właściwie połowa jego życia się pomija. Jak zaglądniemy do jakichś opracowań, tekstów, to na ogół to najbardziej istotne fakty z życia Mahometa są pominięte. No dlaczego? No fundamentalne kłamstwo. Jeżeli to jest taki wspaniały założyciel religii, no to powinniśmy doskonale znać jego życiorys. No więc samo życie Mahometa. Najpierw wiemy, ono przebiegało tak dość spokojnie, typowo jak w świecie arabskim. Był sierotą, dlatego też miał takie szczególne serce dla sierot. To trzeba mu na plus zaliczyć. Na przykład sprzeciwiał się też złemu traktowaniu sierot, ale też na przykład zabijaniu niemowląt, szczególnie płci żeńskiej, bo one były w tych czasach mordowane nieraz okrutnie, zakopywane w piasku czy wystawiane, żeby uschły na słońcu. On temu się sprzeciwiał, to jest no, szczególnie pozytywne, poprzez swój też los sieroty. Był widać człowiekiem inteligentnym, otwartym, uczestniczył w wyprawach kupieckich, karawanach, też jako ich przewodnik. Także nawet wpadł oko jednej z właścicielek takich karawan interesu kupieckiego, z którą się ożenił i był jej wierny. To wygląda, że to było szczęśliwe małżeństwo. Jednak widać, że był tak też rozbudzony religijnie, udawał się na miejsca osobne, żeby się modlić i tam miał też otrzymać objawienia, co do których nie był pewny, co to są, co to jest. Wtedy właśnie nie był pewny, czy to jest jakiś dobry duch, czy to jest szatan. Jednak jego żona Hidżra przekonała go, że to chyba jest dobry duch i że trzeba go słuchać. A wątpliwość pozostaje, szczególnie po owocach, kiedy oceniamy te objawienia. No trzeba pamiętać, że z objawieniami jest różnie, że nawet najwięksi mistycy Kościoła mieli nieraz wątpliwości, czy objawia się im Bóg, czy szatan. Nawet oni nie mogli tak łatwo rozstrzygnąć. Czyli jest jak najbardziej możliwe, że pod pozorem anioła światłości czy Boga objawia się szatan i szatan kieruje. Dla oceny, no, my nie wejdziemy w duszę Mahometa, ale możemy przypuszczać po jego czynach, po jego zachowaniu, co to było, kto to był. Widać było, że to widać z Koranu. Koran jest takim zlepkiem takim pewnych elementów zwierzeń chrześcijańskich, także w wydaniu heretyckim, żydowskich. Widać, że on tak no, piąte przez dziesiąte coś słyszał, dowiadywał się i tak to posklejał, często bez sensu i sprzeczności zupełnie z wiarą Żydów i chrześcijan. Widać, że to była bardzo powierzchowna, fragmentaryczna wiedza, ale on się tym inspirował. On widział, że chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi, przepraszam, mają świętą księgę i on marzył, żeby Arabowie też coś takiego mieli. I wzorował się na tych księgach, ale w taki sposób bardzo naiwny i prymitywny. W każdym razie pod wpływem tych objawień doszedł do przekonania, że Bóg, Allah, to też oczywiście odwoływał się do tej tradycji, którą zastał. To był taki główny Bóg Arabów, wtedy Bóg Księżyca, od tego jest ten półksiężyc arabski. No, szczególnie był ważny, bo w tym upale na pustyni życie często toczyło się nocą. Nocą szły karawany, więc księżyc był też szczególnie ważny jako ten, co oświetla. Ważniejszy niż słońce w tych warunkach. Dlatego był otoczony szczególną czcią przez tych Arabów jeszcze przed Mahometem. I na wzór chrześcijaństwa, judaizmu chciał prowadzić monoteizm. Chciał przekonać Arabów, którzy byli wtedy politeistami, że jest jeden Bóg, właśnie Allah. I że to jest jego misja. Sam też doszedł do przekonania, że on jest najważniejszym prorokiem, że on uznaje Jezusa, tak, ale jako takiego piccolo, takiego poprzednika. I od razu można powiedzieć, że on uznaje Jezusa, ale jako wstęp do siebie. To jest podobnie jak Hegel. Hegel też uznawał Jezusa, ale jako wstęp do siebie. Hegel uważał, że Jezus to jest piccolo wobec umysłu boskiego Hegla. To jest taki podobny mechanizm też, jak
i był bardzo przekonany co do swoich racji. Na przykład Mahomet też mówił, że Jezus na sądzie ostatecznym potępi chrześcijan za to, że zrobili z Jezusa Boga. No to trzeba wiedzieć, to mówi właśnie Koran o chrześcijaństwie. Więc mogą znaleźć jakieś fragmenty pozytywne o Jezusie, ale to przemilczą, prawda? I właściwie można być chrześcijaninem, o ile się uzna Mahometa, czyli faktycznie o ile przejdzie się na islam. I pod wpływem tych przeżyć podjął swoją działalność misyjną i w Mekce, która wtedy była ośrodkiem kultu pogańskiego, arabskiego, zaczął przekonywać ludzi przez 13 lat do nowej religii. I właściwie pierwszym wyznawcą to była jego żona. Jednak walczył też z politeizmem, przy coraz takim większym napięciu słownym, jednak tam nie dochodziło jeszcze do takich wyraźnych aktów przemocy. Jednak to dla Kurajszytów, dla najważniejszego rodu, który tam rządził w Mekce i też czerpał dochody z tego ruchu pielgrzymkowego, to powoli było za dużo. Ziemia zaczęła się palić pod nogami Mahometa, także w końcu musiał uciekać stamtąd. Ucieczka do Medyny. Wtedy część jego zwolenników też uciekła do Abisynii, do Etiopii. Tam u chrześcijan znaleźli schronienie. Przy czym przez 13 lat nawrócił około 150 osób, czyli tak 12 na rok. I wtedy jeszcze liczył, że on swoim słowem nawróci Żydów i chrześcijan. I tutaj doznał porażki. To tak się nie stało. No coś podobnego jak Luther początkowo uważał, że to pełnia chrześcijaństwa sprawi, że według jego wydaniu nawróci Żydów. Jak nie nawrócił, to się zamieniło w nienawiść do Żydów. Tak ostre teksty Lutra, że Hitler mógł się pod nimi podpisać. Luther jak najbardziej nawoływał do nawet mordowania Żydów, do palenia synagog. Akurat w Berlinie byłem na takiej wystawie właśnie o Lutrze jako ojcu Hitlera. Więc to tak bywa z prorokami. To też trzeba brać, że po prostu ktoś może być bardzo pewny siebie i się totalnie mylić. No na przykład, zauważmy, najgorsi SS-mani, czy komuniści, czy teraz terroryści są pewni swego, bo giną, a uważamy się, co kompletnie mylą, prawda? Więc trzeba pamiętać też, że prorok jakiegoś wyznania, jakiejś religii może być pewny siebie tak, że aż ginie i zabija innych i się totalnie myli. No i podobnie mogło być z Mahometem, bo kiedy ucieka do Medyny, tam zaczyna działać przez 10 lat i właściwie w ciągu tych 10 lat nawraca cały Półwysep Arabski, ale metodami brutalnymi, najbardziej brutalnej wojny. To zupełnie zmienia postawę. I też na ten temat pisze oczywiście, tam są odpowiednie objawienia. Przy czym tutaj naprawdę zachowuje się w sposób potworny, który trudno przypuszczać, żeby to było życzenie Boga. Prowadzi brutalne wojny. Ludziom, którzy nie chcą mu się podporządkować, nie okazuje żadnego pardonu. Morduje bez pardonu. Na przykład kazał wymordować plemię żydowskie żyjące w Medynie za neutralność, za to, że go nie popierało. Nie atakowało go, tylko nie popierało. I jednego dnia na placu Medyny wymordowano wszystkich mężczyzn, 800 mężczyzn, taki mini holokaust żydowski. A on się z lubością temu przyglądał razem ze swoją żoną Aiszą. Natomiast kobiety zamieniono w niewolnice, on zwykle dostawał 1/5 tych kobiet, czyli tak ze 160 można powiedzieć. Najładniejszą zachował dla siebie, a resztę sprzedał jako niewolnice seksualne, żeby kupić broń na dalsze wojny. On zwykle z łupów miał 1/5, także kobiet. I takie czyny, zbrodnie, gwałtu, to średnio dokonywał co 6 tygodni. Nieustannie toczył wojny. Zabijał ludzi z najwyższym okrucieństwem, za najmniejszy sprzeciw. Jak jakieś dziewczyny zaśpiewały satyryczną piosenkę, zostały zamordowane. Jak poetka ułożyła wiersz przeciwko niemu, została zamordowana pośród swoich dzieci. Każdy, kto mu się sprzeciwił, był mordowany. A kobiety traktował właściwie jak zwierzynę łowną. Takie było życie Mahometa. Jak
chciał kogoś ukarać, bo oszukali go, to całą grupę ludzi kazał im obciąć ręce i nogi i wystawić na słońce, aż umrą. Tak się zachowywał. No trudno powiedzieć, żeby to, że Allah tego chce. Takie było życie Mahometa. Pełne okrucieństwa, no trzeba powiedzieć, takie są fakty, że razem z towarzyszami dokonywał seryjnie morderstw i gwałtów na niewinnych ludziach. To jest Mahomet, to jest prawda o Mahomecie, takie było życie Mahometa. To jest początek islamu i to każdy powinien sobie uświadomić. I to jest zapisane w Koranie. Koran to jest zapis objawień, który miał mieć Mahomet, tylko no, przedziwnie tu się miesza takie boskie z ludzkim. Tylko trzeba tutaj też pamiętać, że tutaj jest też możliwość manipulacji, mianowicie w ogóle Koran jest tak dziwnie, no, nielogicznie ułożony, tam jest wiele rzeczy nielogicznych, ale od najdłuższej sury rozdziału do najkrótszej, także tam nie ma początku chronologicznego. Ale generalnie są dwa zasadnicze okresy powstawania Koranu. To jest okres w Mekce i potem w Medynie. I to jest trochę tak jakby Nowy i Stary Testament, ale w odwrotnym porządku. Mianowicie u nas wiemy, że w Starym Testamencie Bóg tak pedagogicznie dopuszczał jeszcze pewne okrucieństwa, ale w Nowym Testamencie jest wyraźnie powiedziane, że to jest niedopuszczone, że już jesteśmy na tyle dojrzali, że mamy wyrosnąć z tego. Natomiast to jest fundamentalne, na to zwracam uwagę, w Koranie jest na odwrót. Bo tam niejako jest tak, że najpierw jest Nowy Testament, a potem jest Stary Testament. To znaczy najpierw jest Bóg łagodny, a potem jest Bóg arcyokrutny. No bo właśnie są dwie zasadnicze części Koranu. Można powiedzieć część łagodna i część arcyokrutna. Ta część łagodna powstaje w Mekce. Właśnie kiedy on się łudzi, że swoim słowem nawróci pokojowo wszystkich, także Arabów, chrześcijan i Żydów. I wtedy faktycznie jest łagodny, przekonuje, jest tolerancyjny, pełen szacunku i tak dalej. Natomiast w Medynie to się zmienia diametralnie. Staje się, jak mówię, człowiekiem, który dopuszcza się zbiorowych, seryjnych gwałtów, zachęca do nich. Kobiety traktuje jak walutę, opłaca czyny zbrojne wodzów i seryjnie morduje. I wzywa innych, żeby to czynili. I tak zapisuje w Koranie, że Bóg tak chce. Czyli tutaj niejako po Nowym Testamencie następuje Stary Testament. I są oczywiście sprzeczności. Tylko jest tak zwana zasada abrogacji, no podobnie jak w Nowym Testamencie, że teksty pisane później są ważniejsze. Jeżeli jest sprzeczność, no tak jak jest wiele sprzeczności w Nowym i Starym Testamencie, no to przyjmujemy Nowy Testament jako ważniejszy, później napisany, jako pełniejsze objawienie. I tak samo jest w Koranie. Teksty później napisane są ważniejsze niż wcześniej napisane. Tylko teksty później napisane to są te teksty arcyokrutne. No, takich okrucieństw nawet w Starym Testamencie nie spotykamy. I to jest fundamentalne. I więc istotnie w islamie obowiązuje ta część okrutna. I tutaj też jest takie klasyczne okłamywanie nas, bo jak muzułmanie nam pokazują te teksty łagodne po kolejnych zamachach, mówią, że to nie jest Koran, nie jest islam, no jak nie znamy Koranu, no to może nas tak okłamywać. Dlatego zachęcam do przeczytania Koranu. Ale nie mówią, że one już nie mają znaczenia, że obowiązują te teksty okrucieństwa. A jeszcze w islamie obowiązuje tak zwana zasada taqiyy, czyli kłamania. Muzułmanie mogą nas okłamywać jak chcą, bo oni mają podwójną moralność. Też, bo my jesteśmy teraz tacy naiwni, że myślimy, że wszyscy tak się kochają, szanują jak chrześcijanie, bo tak jest napisane. Wcale nie. W Koranie jest napisane, że jak najbardziej możesz okłamywać, bo sam Bóg kłamie. Jest, właściwie Koran jest często napisany tak jak dokładnie jak antyewangelia. Jezus mówi, nie wolno kłamać, mówcie tak, tak, nie, nie, a Mahomet jak najbardziej, podstęp i kłamstwo, bo Bóg jest mistrzem podstępu i kłamstwa. Według Koranu nas, nie muzułmanów, można zabijać, ograbić, zgwałcić, wszystko zabrać, no to tym bardziej można kłamać. Muzułmanie mają podwójną moralność.
Uczciwi to mają być między sobą. Natomiast nas mogą okłamywać jak chcą. Jeżeli to uznają, jest wygodne dla nich, dla islamu, mogą kłamać jak chcą. I to często robią. Dlatego na przykład mówić, że islam jest pokojowy, bo mi muzułmanin tak powiedział, to jest taki argument, jakby powiedzieć, że komunizm jest pokojowy, bo mi komunista to powiedział. To są ludzie, którzy z definicji mogą kłamać, jeżeli to mi jest wygodne. Dlatego właściwie o tyle zdanie muzułmanów ma ograniczone znaczenie dla nas, bo oni z definicji mogą nas okłamywać i często okłamują. Jak możemy być pewni, jak to będzie wygodne, to nas okłamią. Na przykład mówią, że to jest pokojowa religia. Dlatego, żeby rozumieć ich intencje, to trzeba patrzeć na ich czyny. Prawda? No, komuniści też mówili, że Związek Radziecki to jest najbardziej pokojowe państwo, gdzie ludzie najbardziej wolności oddychają. No i podobnie mówią na muzułmanie, że na przykład kobietom jest najlepiej w islamie. Oni też tak mówią, że najbardziej na świecie szanują kobiety muzułmanie, że są najbardziej pokojowi. No więc, żeby wiedzieć, co oni naprawdę myślą, co zamierzają, to trzeba patrzeć na ich czyny. Poprzez czyny, żeby zrozumieć komunizm, no to nie wystarczy czytać oświadczeń Komitetu Centralnego, tylko trzeba popatrzeć na historię komunizmu. Trzeba przeczytać ich teksty źródłowe. Podobnie, żeby rozumieć islam, trzeba znać ich teksty źródłowe, znać to, co mówią do siebie, między sobą i też jaka jest historia. Wtedy znamy prawdę o islamie. No podobnie jak o genderyzmie, na przykład ja też znajduję wiele istotnych prawd o genderyzmie, dlatego że ja czytam ich teksty źródłowe, te między sobą, które oni piszą, bo oni nie zapominają, że oko wszystko może przeczytać. No i a ja czytam i znajduję prawdę o nich, jak oni tak serca do serca sobie mówią, prawda? Tam się objawia ich prawda. Więc to trzeba zrozumieć. A jeszcze jedno, że w Koran nie może być różnie interpretowany. I ma być jedna interpretacja i nie można tego zmieniać. To też jest istotna różnica wobec chrześcijaństwa. Że właściwie ani Koran, ani jego interpretacja nie podlega zmianie. I to jest też fundamentalna różnica, bo my w chrześcijaństwie staramy się rozróżniać, co jest wkładem człowieka, a co Boga, jakie jest uwarunkowanie kulturowe. Na tym polega w dużym stopniu praca biblistów, teologów. Ciągle się zastanawiamy, na ile w Biblii jest element ludzki, na ile boski. Tego nie ma w islamie. Dla nich wszystko jest Słowem Bożym. Tam nic nie można zmienić. Także, bo jeżeli, i ja ich rozumiem, dlaczego nie można zmienić, bo jakby tam wprowadzić krytykę oświeceniową, taką rzeczywiście hermeneutyczną, to się od razu rozpadnie. Po prostu to są teksty w sumie tak łatwe do przejrzenia, często tak prymitywne, że poddanie ich solidnej krytyce naukowej, tak jak to się robi w Europie z Biblią, poddanie oświeceniu, to jest koniec islamu. Po prostu nie można tego rodzaju tekstów bronić, stosując nowoczesne metody hermeneutyki, analizy językowej, że to wszystko spadło z nieba. Więc oni też w takim instynkcie samozachowawczym nie dopuszczają głębszej krytyki tekstu, interpretacji, no bo wtedy by się to wszystko rozpadło. Dlatego oni się upierają przy tym, że to jest księga, która niejako spadła z nieba, od początku do końca, ona, tak jak jest w niebie, to jest tutaj i nic nie można zmienić. Jak na przykład coś tam pisze o zbrodni, o kobietach, tak będzie na wieki wieków. Więc to są właśnie fundamentalne rzeczy dla rozumienia islamu. Trzeba rozumieć ich źródło. Też trzeba pamiętać, że jest trylogia, jest Sira, to jest życiorys Mahometa i Hasydy, to opowieści z jego życia. To jest w sumie trylogia, która mówi o czym jest islam i to nie może ulec zmianie. Więc to jest fundamentalne, to proszę pamiętać dla rozumienia islamu, że sam Mahomet w tym drugim okresie dopuszczał się seryjnie grupowych morderstw i gwałtów i mówił, że Allah tego chce. Druga część Koranu to opisuje, do tego nawołuje i ta część obowiązuje. Dalej, tutaj nie może być żadnych zmian. Wszyscy muszą to po wieki wieków przyjmować. A nas, niemuzułmanów, można w dowolny sposób okłamywać. To są fundamentalne rzeczy dla uchwycenia istoty islamu. Co się dzieje? Jak oni postępują? I oczywiście,
tak jak dla nas Pan Jezus jest wzorem, którego trzeba naśladować, tak dla muzułmanów. Tylko, że no, w Koranie 91 razy pisze, że trzeba naśladować Mahometa, czyli no, naśladować tak, jak on żył. Czyli naśladować w tym zabijaniu, też gwałtach. To z niesamowitym okrucieństwem. I to znajdujemy w Koranie. No tak parę tekstów, na przykład na temat kobiet. Sura 4:3. Żęcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne, z dwoma, trzema lub czterema, albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. Czyli muzułmanin może mieć cztery żony, ale nie koniec na tym. Plus te, które zawładnęły wasze prawice. Na szeregu innych miejscach ten zwrot się powtarza. Te, które zawładnęły wasze prawice, to są branki wojenne. To są kobiety zdobyte na wojnie. Czyli według Koranu, świętej księgi, kobiety zdobyte na wojnie są własnością wojownika. Może z nimi zrobić wszystko. Oczywiście przede wszystkim zgwałcić, zrobić z nimi niewolnice seksualne. Czyli to sobie trzeba uświadomić. Według Koranu kobieta niemuzułmanka jest zwierzyną łowną. I jeżeli teraz na przykład w Szwecji kobiety się muszą chować, kryć, bo chodzą grupy po kilkunastu muzułmanów i są częste gwałty, no to nie realizują Koran. Jeżeli w państwie islamskim sprzedają kobiety jak bydło, no to oni realizują Koran. Tak robił Mahomet. Sprzedawał kobiety jak bydło. To jest zapisane w Koranie. Albo sura 33:50. O proroku, my uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz i córki twojego stryja i córki twoich ciotek ze strony ojca i córki twoich wuja ze strony matki i córki twoich ciotek ze strony matki. No cała... Więc tutaj Allah miał objawić Mahometowi, no bo jak on zagarniał te żony, no to ludzie się burzyli trochę. Czemu on tyle ma, a my nie? No on w sumie miał 14 żon. No to on miał ekstra objawienie, że on może. Wy tylko 4, a ja 14. No. Plus, ale te wszystkie, nie martwcie się, wszystkie, które zdobyła wasza prawica. To te też. No, elementarna krytyka tekstu, jak czytamy coś takiego, to Allah to miał objawić, że on może się żenić ze wszystkimi kuzynkami wszystkich ciotek i wujek, ujku. No, raczej powiemy, oj, chyba to jest projekcja jego żądzy, prawda? To jest usprawiedliwienie dla jego żądzy. To dla Allaha było tak ważne, żeby on mógł z wszystkimi kuzynkami się ożenić. To ma być objawienie. No, no każda krytyka tekstu, no, no nie weźmie czegoś takiego poważnie. A muzułmanie muszą wierzyć, że to jest niezmienne Słowo Boże. I 71% tekstów w Koranie na temat kobiet mówi o ich niższym statusie. Nawet są, no, miał Mahomet na przykład powiedzieć, jaka jest rola kobiet, to taki przykład. Więc przy takim traktowaniu kobiet, jak zapytano go, jaka jest relacja kobiety i mężczyzny, to miał powiedzieć, że jakby mężczyzna miał krwotok z nosa, mu leciała krew i ropa, a jego żona by przyszła i by mu to wyssała, to i tak w małej części nawet nie odpracuje tego, co zawdzięcza mężowi. Dodawał jeszcze, że w piekle to w większości są kobiety, no bo takie niemiłe, niewdzięczne, nie słuchają tych mężczyzn, trzeba ich bić. Kobiety jak najbardziej można bić. To też jest w Koranie. Jeżeli na przykład sura 2, 223. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie i czyńcie pierwej coś dobrego dla siebie. Kobieta jako pole uprawne. Jeszcze dodaję, że jeżeli kobieta nie spełni wszystkich życzeń męża, jak jej każe przyjść do łóżka, to całe niebo będzie na nią zagniewane. To są rzeczywiście objawienia Allaha, czy takie konfabulacje, które wynikają z żądzy. Jeżeli kobieta nie słucha, to można dla niej zastosować areszt domowy i trzymać ją w łóżku, nie wypuszczać ją z łóżka. No to, no drogie panie, to pisze o was islam w Koranie. No. To no naprawdę bym nie chciał, żeby jakakolwiek kobieta żyła w takich warunkach. Sura 4:34. Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wam wyższość jednymi nad drugimi. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawcie je w łożach i bijcie je. No,
Czyli Allah według Mahometa mówi, że trzeba jak najbardziej bić żony, jak nie słuchają. Jeszcze takie stosuje błędne koło, przechodzi obok kobiet i mówi, no jak jest napisane w Koranie, no, że kobiety są gorsze od mężczyzn. No tak, no to widzicie, są gorsze. No, to jest, więc mamy wierzyć, że Allah objawił, że połowa ludzkości to są właściwie nie ludzie, są podludzie, których można bić, sprzedać, zrobić co się chce. Przy czym tutaj widać no, negatywny wpływ objawienia jego, bo dopóki nie miał tych objawień, to zdaje się, żył przyzwoicie, jak mąż jednej żony. I to było przyzwoite, dobre, kochające się małżeństwo. Natomiast po uzyskaniu tych objawień, no, zaczął kobiety seryjnie napadać, gwałcić. No, no to jakby jakieś maniactwo. I to też jest no, negatywne świadectwo o tych objawieniach, że pod tym względem na przykład stał się o wiele gorszy. No, na początku, przed objawieniami był spokojnym obywatelem, żyjącym przyzwoicie, a po tych objawieniach no, zaczął robić rzeczy straszne. I to też jest zapisane w Koranie, na temat wojny na przykład. W Koranie mamy wiele miejsc, w których wzywa się do zabijania, mordowania, do wojny. Sura 4, 89. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie. Sura 4, 91. Chwytajcie ich, zabijajcie, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną. Podkreśla Sura 4, 95. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne, lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną, zbliżając się o wiele stopni do siebie, przebaczenie i miłosierdzie. Nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi. Czyli, żeby zachęcić ludzi do wojny, Mahomet mówi, że o wiele większą nagrodę otrzymają ci, którzy pójdą na wojnę i będą walczyć. I jeżeli zginą, no to pójdą prosto do nieba. Też tutaj Sura 8:12. Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach. Bijcie po karkach, czyli ucinajcie głowy. To jest Sura 8:39. Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga. No właśnie, to jest program islamu. Mają walczyć, dopóki nie podbiją całego świata. Znaczy, religia pokoju to jest w tym sensie, że pokój jest tam, gdzie wygrał islam. Dom pokoju, Dar al-Islam. Natomiast teren wojny to jest tam, gdzie islam jeszcze nie wygrał. Dar al-Harb. Wszystko ma być podbite przez muzułmanów. Sura 9.5, Sura Mecza. A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą, dopóki nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni. Ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga. No, takich tekstów jest mnóstwo. I to jest zasadnicza treść Koranu. My tam się dowiadujemy więcej właściwie nie o Bogu, tylko o kafirach, czyli o nas. Kafir to jest nie tyle niewierny, to jest podczłowiek. Jak nas zwalczać, jak nas podbijać. Na przykład Sura 47:4. Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi, czyli utnijcie im głowy. A kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśniecie na nich pętę. A potem albo ich łaskawicie, albo zażądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze do Boga, to on nie uczyni ich uczynków daremnymi. No to jest przesłanie Koranu, to głosił Mahomet. I to jest, można powiedzieć, jakby to twarde jądro, które spowodowało tak wielkie i szybkie zwycięstwa islamu. Bo trzeba przyznać, że Mahomet był bardzo zręcznym politykiem. Pośród tych wielu plemion arabskich bardzo zręcznie się poruszał. Wiedział, kogo zabić, kogo przestraszyć. I tu właściwie działał prosty i działa prosty mechanizm. Mianowicie, no to jest w dużym stopniu oparte na popędzie seksualnym, męskim popędzie seksualnym. Bo jeżeli, to Mahomet tak jej mówił, tak wyglądały te wojny, idziemy na wojnę, jeżeli wygramy, to możemy wszystko zabrać kafirom, możemy ich zabić, zabrać cały ich majątek, jak Żydom, których wymordowali na przykład.
I wszystkie ich kobiety możemy zgwałcić, uczynić niewolnicami, sprzedać albo wykorzystywać sami, to macie już tutaj harem na ziemi. Natomiast jak zginiecie, to macie harem w niebie. No proste. To oczywiście on nie znajdzie, co działało zasadniczo na tych mężczyzn, na tych Arabów. To było centrum islamu. Dlaczego oni szli na wojnę? Bo według Mahometa wygrywali tak czy inaczej. Mieli harem albo na ziemi, albo harem w niebie. To była siła napędowa islamu w jego początkach, jest do dzisiaj. Chociaż no, żartują niektórzy, że jak muzułmanin przychodzi do nieba i tam czeka na niego 70 dziewic, no ale to okazuje się wszystko katolickie siostry zakonne i każdy ma karabin maszynowy. No tak to może się skończyć. Ale naprawdę i to tutaj nie da się tego interpretować. To mówię jako zawodowy filozof, który przeczytał tysiące tekstów i no, jest specjalistą od tego. Tutaj no, te teksty są no, proste jak no, najprostsza maszyna, jak konstrukcja cepa trochę. Widać o co tu chodzi. To się nie da jakoś wyinterpretować duchowo i tak dalej. No to jest śmieszne. Oczywiście wszystko można okłamać, wszystko można zmanipulować, ale to jest no, oczywiste znaczenie tych tekstów. O co tu chodzi? I najlepszym interpretatorem tekstów jest sam Mahomet, jego życie. Przecież on żył jak przywódca wojenny. On pokazuje swoim życiem też, jak rozumieć te teksty. Raz, że te teksty są arcyproste, oczywiste w swojej wymowie, a dwa, jego życie to jest arcyproste. To się jedno i drugie nawzajem oświetla, prawda? O co w tym chodzi? Jaki to jest motor napędowy? Dlaczego oni dzisiaj też są gotowi do samobójstwa? No bo wierzą, że pójdą do raju. No. Od razu. Taki jest początek islamu, taka jest jego miara, taki jest Koran. I tutaj właściwie ateistów czy politeistów to można zabijać właściwie bez skrupułów. W pewnych warunkach zaczęli pod koniec dopuszczać, żeby przeżyli chrześcijanie czy Żydzi. No dlaczego? No bo jak się pozabija ludzi, to trzeba pracować. No, a wojownik no nie bardzo ma na to ochotę. Więc zaczęto darowywać życie Żydom i chrześcijanom po obrabowaniu i zabraniu kobiet, żeby pracowali jak niewolnicy. Żeby przynajmniej połowę tego, co wytworzą, oddawali. Ale jak to się znuży, no to można ich też pozabijać. To są zwani tak zwani dhimmi. Ten status przypisywano szczególnie chrześcijanom, Żydom, ale do czasu. No, tworzono im takie warunki życia, że oni no, w końcu znużeni z tym poddawali się, przechodzili na stronę islamu. To jest właśnie zasada ich działania. I to jest miara dla całej historii islamu. Można jeszcze więc no, dodać, że jak się czyta Koran, poznaje się, islam to jest jakby antyewangelia. Wiele rzeczy, które tam są napisane, no jest dokładnie przeciw Jezusowi. Jezus mówi o pokoju, o miłości. On sam nikogo nie zabija, tylko daje się zabić w końcu. A Mahomet morduje tysiące ludzi. Na jego rozkaz się mordującym uczestniczy. Jego towarzysze gwałcą tysiące kobiet. No co to jest? No. To jest dokładnie antyjezus, trzeba powiedzieć. I to jest jakieś no, cofnięcie się w rozwoju ludzkości. To jest jakby stworzone przeciwko chrześcijaństwu. No, 6 wieków po Jezusie i to rzeczywiście miało najbardziej zniszczyć chrześcijaństwo. Są też szczególnie ostre teksty przeciwko Żydom. Na przykład jest takie porównanie, że w całości trylogii 9% tekstów jest przeciwko Żydom skierowane. Na przykład w Mein Kampf Hitlera 7%. Czyli w Koranie jest więcej procentowo tekstów przeciwko Żydom niż w Mein Kampf nawet. No to jest znaczące. I tam i widzimy, że tak jak zostało to przeżyte i powiedziane przez Mahometa, tak zostało wprowadzone w życie. Od razu po zjednoczeniu Arabów na Półwyspie Arabskim, no szacuje się, to mogło być przynajmniej 100 tysięcy ludzi, no powstała olbrzymia armia, która zaczęła podbijać świat i to bardzo szybko zaczęła podbijać.
No, takie zasadnicze daty. Mahomet żył w latach 570-632. W roku 622 wywędrował do Medyny. Ale zaraz po jego śmierci niektóre plemiona arabskie chciały się uwolnić, nie chciały płacić podatków. No to wtedy toczono wojny przeciwko nim, żeby zostały islamskie. Ale już w 636 roku, 4 lata po śmierci Mahometa, wygrywają wojnę z Bizancjum i opanowują Syrię. W roku 42 już opanowują Egipt. W latach 668-73 przez 5 lat trwa pierwsze oblężenie Konstantynopola, no wtedy najważniejszego miasta starożytności, też miasta chrześcijańskiego. To już 30 lat po śmierci Mahometa. Zagrożone jest najważniejsze miasto chrześcijaństwa. W 670 następuje już ekspansja w Afryce Północnej. I już w 711 przekraczają Gibraltar, są w Hiszpanii. Tak szybko to idzie. I zostają zatrzymani w 732 roku, dokładnie 100 lat po śmierci Mahometa, przez Karola Młota i Franków. No widać, no takich ludzi można tylko takimi metodami zatrzymać. Dalej no, następuje rozszerzenie panowania na Morzu Śródziemnym, opanowania Sycylii. I w tej perspektywie trzeba rozumieć wyprawy krzyżowe, bo wyprawy krzyżowe są przedstawiane jako grzech chrześcijan, ale przecież to była samoobrona przed islamem. Jak można mówić o wyprawach krzyżowych bez kontekstu islamu, który wchodzi do Hiszpanii, który oblega Konstantynopol? No to były wojny obronne, zresztą bezpośrednio wywołane atakami, zniszczeniem Bazyliki Grobu Pańskiego, zniszczeniem tysięcy kościołów, to była samoobrona chrześcijan. Co, nie wolno nam się bronić? No widać, jak tutaj propaganda lewacka ateistyczna jest zakłamana. W 1453 roku zostaje zdobyty Konstantynopol. No to jest ciągła walka. Zarazem w 1492 po kapitulacji Grenady zostaje odzyskana Hiszpania. Po wiekach walki. No widać, jak oni raz gdzieś wejdą, to bardzo trudno się od nich uwolnić. To trzeba było kilka wieków ciężkich walk Hiszpanów, żeby oswobodzić się. Ale w 1526 roku bitwa pod Mohaczem. Węgry stają się częścią państwa osmańskiego. I właściwie do bitwy pod Wiedniem są w niewoli tureckiej. To właściwie ta bitwa, to zwycięstwo Sobieskiego pozwala oswobodzić Węgry. A jeszcze wcześniej, 1526, opanowują Indie. W 1571 bitwa pod Lepando i 683 Sobieski. Takie, no można powiedzieć, że to jest kilkanaście wieków nieustannej wojny, nieustannego podboju. Na tej drodze zniszczyli połowę chrześcijaństwa i co, my nie mamy prawa bronić tej połowy, która jeszcze została? Nie mamy prawa o tym mówić? Czyli, no jakie absurdy. Też ważne dla zrozumienia, jak się mówi o nas, to można powiedzieć, że na temat kafirów, czyli nas, podludzi, jak nas atakować, jak nas podbijać, jest 14% tekstów w Koranie, 26% w Sirze, czyli życiorysie, i 60% w hadisach. W sumie 51% całej trylogii jest poświęcona nam, czyli to jest islam jak najbardziej polityczny. Jest poświęcona temu, jak nas podbijać, opanowywać, łupić. To jest islam, to jest jego święta księga. Tak można powiedzieć, że w ciągu 9 lat Mahomet osobiście brał udział w 27 wyprawach wojennych. W tym czasie doszło jeszcze do 38 innych bitew, co daje 65 przypadków użycia siły zbrojnej dokonanych w imię islamu. Średnio co 6 tygodni, wliczając to morderstwa i przeprowadzone egzekucje, jak na przykład no szczególnie na Żydach. Ilość tekstu poświęconego dżihadowi, czyli przede wszystkim walce z kafirami, z nami. W Koranie to jest 9%, w Sirze 67%, w hadisach 21%. W sumie 31% tekstu jest na temat dżihadu, czyli podboju. To jest ich księga święta. Tego są nauczani od dziecka.
Rzeczywiście bardzo brutalnie. Ja teraz jestem co roku w Niemczech, to słyszę od przyjaciół Niemców, jak już Niemcy czują się coraz bardziej zagrożeni w szkołach dzieci niemieckie. Dlaczego? Bo małe dzieci muzułmańskie oczywiście są uczone, że my chrześcijanie jesteśmy podludzie, że nam można obliżać. Te babcie niemieckie przerażone mi opowiadają, jak się martwią o swoje wnuczki. To już się zaczyna panowanie islamu. Ludzie są w tym kształceni, na tym są chowani, tym są karmieni. Że my, kafirzy, to jesteśmy do podboju. I szacuje się, że z ręki muzułmanów zamordowano w dziejach przynajmniej 60 milionów chrześcijan, 80 milionów hindusów, 10 milionów buddystów, 120 milionów Afrykanów, łącznie 270 milionów. To są tak zwane łzy dżihadu. Tam, gdzie wchodzi islam, tam nie ma prawa do życia dla innych. Przecież to obserwowaliśmy przez całą historię, więc na co jeszcze mamy czekać? Czego nie oczekiwać? Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli są takie teksty, taki wzór życia Mahometa, taki jest Koran, takie są święte księgi, to jest oczywiste, co oni mają robić. Mają szariat. Szariat to jest inaczej zastosowana ta trylogia do życia politycznego. I oni się domagają, żeby szariat był postanowiony ponad wszelkim innym prawem, bo według nich to jest prawo boskie. A do szariatu należy, że nie ma wolności wyznania, słowa, myśli, wyrazu artystycznego, prasy, nie ma równości społecznej. Niemuzułmanin, kafir z definicji jest pod człowiekiem, podobnie jak kobieta. Nie ma ochrony różnych grup ludzi. Prawo jest dualistyczne, tak jak jest dualistyczna moralność. Na przykład, to wiemy, w Egipcie, jeżeli chrześcijanka zostaje zgwałcona, to nie ma po co iść na policję, bo to jeszcze drugi raz ją zgwałcą do sądu. A nie raz ją gwałcą i zmuszają do małżeństwa. Kobieta jest zwierzyną łowną według Koranu. Kobiety można bić, nie ma praw dla kobiet. Kafirzy nie mogą nosić broni, nie ma demokracji. Czyli trzeba, tak? Podkreśla pani Miriam Szedak, pochodzenia syryjskiego, chyba znana nam, że Koran to prawo jest w oczywisty sposób sprzeczne z konstytucją każdego europejskiego kraju, jest sprzeczne z prawem. Ale jeżeli muzułmanie osiągają większość, jeżeli rządzą, to często na początku już wielu ludzi eliminują, ale szariat zmusza ludzi z czasem do całkowitego poddania się. To jest proces, który obserwujemy powszechnie. I to na przykład było już w tak zwanym pakcie Umara z 637 roku, kiedy muzułmanie stwierdzili, że trochę by im się przydało jeszcze tych chrześcijan zachować do pracy, ale pod następującymi warunkami. Można posłuchać, jakie warunki postawiono chrześcijanom, jeżeli chcą w ogóle przeżyć. I jakie echa do dzisiaj widać, jak to jest stosowane. W zmienionych formach kulturowych, ale ta istota jest zachowana. W naszych miastach i na okolicznych obszarach nie wolno nam budować nowych klasztorów, kościołów, zakonów czy mniejszych cel. Ale też za dnia czy też nocy nie jest nam dozwolone odbudowywać tych, którzy popadają w ruinę lub którzy są położone w muzułmańskich dzielnicach. Czyli taka polityka na wyniszczenie. Wiemy, w czasie wojny z Irakiem to nawet w Arabii Saudyjskiej nie można dla żołnierzy było budować kaplic. To jest jak najbardziej zachowywane. Na przykład jak się mówi muzułmanom, wy możecie budować meczety u nas, a dlaczego nie można budować kościołów u was? Oni mówią, albo u nas jesteście gośćmi, a my tu jesteśmy na swoim w Europie już. Taka argumentacja. Nie ma elementarnej równości. Nasze bramy będą szeroko otwarte dla wędrowców i dróżników. Zapewnimy 3-dniowe mieszkanie i wyżywienie wszystkim muzułmanom, którzy do nas zawitają. Tak, chrześcijanie przez 3 dni mają gościć muzułmanów, którzy zechcą w nich zamieszkać. W naszych świątyniach i naszych siedzibach nie będzie dawać schronienia szpiegom, ani ukrywać ich przed muzułmanami. Nie będziemy publicznie manifestować naszej religii, ani też nikogo nawracać. Nie ma prawa do tego, tak? Chrześcijanie mogą egzystować gdzieś w ciemnym kącie. Nie będziemy odwodzić naszych pobratyńców od nawrócenia się na islam, jeśli będą tego pragnąć. Będziemy okazywać szacunek muzułmanom i będziemy im ustępować miejsca, jeśli będą chcieli usiąść. Tak jak Nur für Deutsche, prawda? Jak muzułmanin wejdzie, trzeba wstać, chrześcijanie mają ustąpić miejsca. Wyraźnie społeczeństwo dwuklasowe.
Nie będziemy starali upodobnić się do muzułmanów, naśladować ich sposobu ubierania się. Nie będziemy jeździć w siodłach, nosić przypasanych mieczy, czy też posiadać jakiejkolwiek innej broni lub nosić jej przy sobie. Nie będziemy umieszczać arabskich inskrypcji na naszych pieczęciach. No jest całkowita bezbronność, prawda, żeby muzułmanin zawsze mógł swobodnie zrobić, co chce z chrześcijaninem. Będziemy ścinać włosy z przedniej części naszych głów, zachowując krótki kosmyk włosów na znak poniżenia. Właśnie, mamy być poniżani. To też są zasady, że przy płacaniu podatku chrześcijan trzeba poniżać. No też, żeby tak się na nich wyżyć, ale żeby ich zachęcić do przejścia na islam. Będziemy zawsze ubierać się tak samo, gdziekolwiek jesteśmy, a wokół pasa nosić będziemy zunar, czyli specjalne ubrania. Nie będziemy nosić na widoku naszych krzyży, ani obnosić się z księgami na muzułmańskich drogach i targach. W naszych kościołach nie będziemy głośno używać kołatki. Nie będziemy podnosić głosu, gdy podążymy za naszymi zmarłymi. Nie będziemy brać niewolników przydzielonych muzułmanom. Nie będziemy budować domów wyższych niż muzułmańskie. Jeśli ktoś umyślnie zaatakuje muzułmanina, ochrona mniejszego paktu przestaje go obejmować. No właśnie, no rozumiemy, to jest wzór statusu chrześcijan. No to jest status na wyniszczenie. Jeżeli cię nie zabijemy od razu, to z biegiem czasu zmusimy cię do przejścia na islam. I dlatego widzimy, że w krajach, gdzie panuje islam, wprowadza się szariat, czyli prawo nieludzkie, prawo łamiące podstawowe prawa ludzkie. No jeżeli muzułmanka chce wyjść za mąż za niemuzułmanina, może ją nawet zabić. Jeżeli muzułmanin chce przejść na inne wyznanie, też można go zabić, na własna rodzina. Nawet w Europie już dzisiaj muzułmanie, którzy przejdą na chrześcijaństwo, muszą się ukrywać całe życie. Przecież to jest sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. Czemu nasze władze europejskie, policja się tym nie zajmuje? To jest łamanie podstawowych praw człowieka. Czy traktowanie kobiet jako właśnie podludzi. Proszę Państwa, więc widzimy, samo życie Mahometa, zapis tego życia, Koran, cała trylogia, sam początek jest straszny dla nas, ale to jest miara wszystkiego. No i z tej miary od początku wynika historia islamu. Przecież widzimy, jak to doskonale pasuje do siebie. Takie, jakie było życie Mahometa, taki jest Koran i taka jest historia islamu. No tego się nie da, i to jest właściwie tak proste jak konstrukcja cepa, tak oczywiste. No. To ile się trzeba nakłamać, wyinterpretować, że jest inaczej, no ale jest jak jest, takie są fakty. To do siebie idealnie pasuje. Życie Mahometa, Koran, historia islamu i dzień dzisiejszy islamu. No trudno znaleźć państwo, w których islam by panował i prawa ludzkie były szanowane. Prawa niemuzułmanów, prawa kobiet. Więc początek, cała historia i dzień dzisiejszy. Na przykład niedawno był taki wywiad z dziennikarką, pisarką szwedzką w przedostatnim numerze w sieci, gdzie ona mówi, jak cudownie być w Polsce, kiedy mogę w nocy nawet chodzić po ulicach Szczecina i nie boję się, że zaraz ktoś mnie zgwałci. Bo tam chodzą watahy muzułmanów, którzy przy byle okazji, jak mają, to gwałcą kobiety. Mówi na przykład, że jak przed inwazją muzułmańską, przyjęciem tylu milionów muzułmanów, było kilkaset gwałtów w Szwecji, to teraz ta liczba dochodzi nawet do 8 tysięcy, czyli gdzieś do 7 tysięcy więcej. W Polsce jest 4 razy więcej ludności niż w Szwecji około, to jakbyśmy mieli tyle muzułmanów, co mają Szwedzi, to by u nas gwałcono około 30 tysięcy kobiet dodatkowo, brutalnie szczególnie, zbiorowo, czyli właściwie całe miasto kobiet byłoby zgwałconych. No powiedzmy, powiedzmy 1/3 może by ich kobiet interesowała, to tak jakby w mieście prawie 200-tysięcznym wszystkie młode kobiety zostały zgwałcone. Tak sobie to można przełożyć, co to jest islam w kraju. I to jest w Szwecji już, a oni nawet boją się do tego przyznać, zaprzeczają faktom. Czy na przykład w Wiedniu 50 lat temu było około 0,5% muzułmanów, a dzisiaj około 30% dzieci ma imiona muzułmańskie w szkołach. Oni już nie są do uratowania. Po prostu, bo oni nie chcą mieć dzieci, a nawet jakby chcieli, to są biologicznie za starzy. I oni po prostu, dlaczego? Bo społeczeństwa Zachodu w dużym stopniu są zdegenerowane w takim prymitywnym, ateistycznym konsumpcjonizmie. I na tym się koncentrują. Dzieci to dla nich jest przeszkoda. Na przykład w Niemczech jest takie pojęcie kariery killer, czyli zabójca kariery. Kto to jest? Dziecko to jest kariery killer.
Jak masz dziecko, to zabijasz swoją karierę. No to trzeba zabić tego zabójcę. No jasne, to jest agresor. Dziecko to jest agresor. Trzeba go zabić, żeby robić karierę. No to jak kobiety robią pilnie kariery, no to pewnie je robią, dużo zarabiają. Tylko jak nie ma dzieci, no to wszystko wpada w ręce muzułmanów. Taka jest ich mądrość. A ponieważ to jest konsekwencja ich głupoty, ich grzechu ateistycznego, zdegenerowania, nie chcąc tego przyznać, no to sprowadzają muzułmanów w tą pustkę. Bo już są tak skupieni tylko na tym, co konsumpcyjne, to mówią, a niech kultura niemiecka, francuska zginie, byle jeszcze ktoś tutaj nam służył, wywoził śmieci, żeby pampersy w domach starców zmieniał, no kogoś do tego potrzebują. To jest, Zachód umiera na naszych oczach. I trzeba się temu przyglądać, żeby tego błędu nie powtarzać. No można przeprowadzić takie proste obliczenie, takie modelowe. Jeżeli w danym, powiedzmy, kraju 100-milionowym, no tak jak Niemcy czy Francja z dodatkami, jest 10 milionów muzułmanów i 90 milionów Europejczyków. Jeżeli kobieta europejska średnio ma jedno dziecko, a muzułmańska 5 dzieci, no to w drugim pokoleniu jest 45 milionów Europejczyków i 25 milionów muzułmanów. A w trzecim pokoleniu już jest 22,5 miliona Europejczyków i 62,5 miliona muzułmanów, czyli 3 razy więcej. Oczywiście to jest taki model, to się w pełni nie realizuje. Muzułmanie jak są w Europie, to trochę mają mniej dzieci, ale taka jest tendencja. No już dzisiaj 30%, mówię Wiedniu, dzieci już jest muzułmańskich. Ja to na przykład obserwuję w Monachium. Ja Monachium znam od 30 lat, jak tam zaczynałem studia. 5 lat byłem na studiach, co roku jestem na zastępstwie przez ponad miesiąc, także no mam taki przekrój przez 30 lat. I no bardzo cenię Niemcy, na 4000 największych twórców kultury, nauki, 500 to są Niemcy. No 80% muzyki klasycznej to Niemcy, prawda? Jak Niemcy wyginą, to będzie strata dla kultury światowej. Tak można zielonym ateistom argumentować, jeżeli jest taką tragedią, że jakiś gatunek wielbłądów czy żabek wyginie, no to jaka będzie strata, jak Niemcy wyginą, jak Francuzi wyginą? Ale oni są na tej drodze, no. Jeszcze w czasie studiów w Niemczech byłem we Francji na przykład na takiej wycieczce z młodzieżą. No to już prawie 30 lat temu, jak wpadliśmy w dzielnicę arabską pod Montmartre, no to ja no miałem obawy, jak my z tego wyjdziemy. Autobus był pełen dziewcząt, no takie spojrzenia, zagrożenia, a teraz jeszcze jest tam gorzej. W Paryżu mówią, wcześniej mówili, gdzie warto iść, co zwiedzać, a teraz mówią, gdzie nie iść przede wszystkim, bo jest zagrożenie, prawda? No od księży, miałem wiele wykładów na Zachodzie, byłem, rozmawiałem z księżmi, no to mówią, to się staje Arabia. Przyjechaliśmy do Francji, do Niemiec, a zaczynamy żyć w Arabii. To jest naprawdę strata, jeżeli całe narody europejskie wymrą. I no przed tym trzeba się bronić, przy całym szacunku, ale no trzeba mówić tak, że każdego człowieka trzeba szanować, muzułmanina, ale chrześcijanina też. Każdy naród, ale Polaka też. I to nie byłoby dobre, jeżeli narody europejskie zanikną. No wygląda, że chyba w Zachodzie tak, ale my mamy jeszcze szansę, my mamy jeszcze mądrość. I można powiedzieć tak, nie musimy ulec temu. Nie musi być wszędzie tak samo. Na przykład Żydzi. Żydzi mogą być wspaniałym wzorem. No przecież Żydzi od 3000 lat byli zwykle w mniejszości, prześladowani, eksterminowani, także przez muzułmanów. Właściwie trudno, żeby jakiś Żyd mieszkał na terenach muzułmańskich, prawda? To jest znaczące. A jednak potrafili zachować swoją kulturę, tradycję i zdobyć olbrzymie wpływy w świecie. Około 1/4 nagród Nobla to ludzie pochodzenia żydowskiego. Czyli no, Żydzi, myślę, są pięknym wzorem dla nas, że jeżeli mamy mocną tożsamość narodową, religijną, to możemy ją zachować i ubogacić innych. No, na samą logikę, jeżeli wszyscy będą tacy sami, to nie będzie postępu. A akurat islam, no trzeba to zobaczyć, nie jest szczególnie twórczą kulturą. To na przykład trudno znaleźć laureatów Nagrody Nobla. Też wiemy, że to, co nazywano odkryciami arabskimi, to często było właśnie odkrycia tych dymi, chrześcijan, Żydów. Nawet cyfry arabskie to nie są arabskie, tylko hinduskie. To oni wymyślili. A Arabowie dodali tylko zero. O, właśnie zero dodali. No. To jest jednak to nie najbardziej twórcza kultura w świecie jest judeo-chrześcijańska. Jeżeli ta kultura by miała zniknąć, to będzie olbrzymia strata. A właśnie no to by nam groziło. I myślę, że tu możemy wzorować się na Izraelu, tym bardziej, że no, w świecie jest około 16 milionów Żydów, a około 60 milionów Polaków. Nawet jakby tylko połowa Polaków chciała być Polakami, to i tak jest 2 razy więcej.
No, mamy potencjał, prawda? Mamy, i Polacy, jak byłem na Zachodzie, wspaniale sobie radzą. Nawet w wolnej konkurencji są nawet lepsi od Niemców. W Stanach Zjednoczonych rodzina polska ma średnio wyższy dochód niż rodzina pochodzenia niemieckiego. No, pracowici jesteśmy, staramy się, inteligentni. Naprawdę mamy potencjał i szczególną mądrość. No jednak trzeba podkreślić, że tak wielkie narody jak Niemcy i Rosjanie zgłupieli, poddając się nazizmowi i komunizmowi, a my nie. My byliśmy na to za mądrzy. Dlaczego? Bo u nas jest najmocniejsza wiara, a gdzie jest mocna wiara, tam jest mniej miejsca na ideologię. Bo jako filozof ja mogę udowodnić, że każdy musi wierzyć. Ponieważ my nic nie możemy do końca uzasadnić, każdy w coś musi wierzyć. Tylko, że najbardziej racjonalną wiarą jest chrześcijaństwo. To mogę zagwarantować, że jesteśmy szczęściarzami. I inne wiary, no często są o wiele mniej racjonalne, z reguły. Dlatego, a gdzie jest wiara, jest mniej miejsca na ideologię. Dlatego też gender ma takie problemy w Polsce. Bo my przez wiarę, przez nasze doświadczenia historyczne, właśnie przez okupację komunistyczną i nazistowską, szczególnie wiemy, czym jest ideologia. I to jest nasza mądrość, nasza wartość. Tego Europa powinna się od nas uczyć. U nas tacy mądrzy Niemcy tak zgłupieli przy Hitlerze i Rosjanie przy Leninie. A u nas trzeba było komunizm, nazizm uczyć czołgami, bagnetami w katowniach Gestapo, w katowniach UB. My byliśmy na to za mądrzy i niech się tego od nas uczą. No też według podstawowych zasad, także lewackich, każda kultura ma swoją wartość, każda religia. A więc także katolicyzm, także polskość. To jest widać nasza specjalność i tu mamy specjalne szanse, tylko te szanse trzeba wykorzystać. Ale żeby wykorzystać, no to trzeba się mobilizować. No, trzeba wiedzieć, że zagraża nam gender, zagraża nam islam, no podobnie jak 100 lat temu nam zagrażał komunizm, bolszewizm. I obroniliśmy się, ale maksymalnym wysiłkiem. I właściwie no tak było na granicy, prawda? Gdybyśmy się mniej wysilili, to byśmy przegrali. Też u nas byli tacy, którzy mówili, żeby się poddać. Tak jak w Europie są tacy, którzy mówią poddać się muzułmanom, poddać się gender. Myślę, że nieraz są też opłacani za to. No, muzułmanie mają potężne pieniądze, więc mogą kupić wiele ludzi i wyglądać, że wielu jest takich kupionych. Ale jeżeli się zmobilizujemy, no, a przede wszystkim z pomocą Bożą, mamy szansę. Tylko żeby to się udało, no to trzeba wiedzieć, dlatego zachęcam do lektury, do Koranu właśnie, albo przynajmniej do tych wypisów najważniejszych, mogę je przesłać mailem. Też do dobrych komentarzy. Na przykład, no to jest jeszcze po niemiecku Samir Kajl Samir, to jest taki najlepszy specjalista od islamu w kościele katolickim, jezuita, profesor z Egiptu, Arab, który też no, najlepiej to zna. To jest warte przeczytania 100 pytań o islamie, ale też w takim wielkim skrócie książki Billa Warnera, Koran, Szariat, Hadisy, Sira. To jest chyba taka największa koncentracja wiedzy o islamie. Taką książeczkę czyta się w 2 godziny. To szczególnie polecam jako lekturę. Ja jeszcze jakiejś większej publikacji o islamie nie mam. Jestem na razie znany z gender, więc tak przy okazji przywiozłem też parę książek na temat tego zagrożenia. Jedno to jest Gender, spojrzenie krytyczne. To jest książka wydana na naszym Wydziale Filozoficznym. Taka właśnie pierwsza solidna naukowa krytyka gender. Druga to jest Moje życie, to jest taki wywiad Rzeka ze mną, gdzie właściwie no, mówię o rzeczach duchowych, nie o gender czy o islamie, tylko o tym, co najważniejsze, co mam do przekazania, tam jest też część moich rekolekcji dla studentów na płytce audio. To tyle ma taką wartość, że ten wywiad przeprowadził pan Piotr Litka, to jest dziennikarz, tak żartujemy, który dotąd głównie pisał o martwych księżach. Że jak Popiełuszko, Niedzielak, Zych, Suchowolec mówi, ja jestem pierwszym żywym, o którym napisał, jeszcze żywym, ale on dobrze zna świat księży, także myślę, to zręcznie zrobił. Wiele osób to przeczytało za pół dnia czy pół nocy. No i chwali sobie. To jest właśnie to, co bym chciał powiedzieć na rekolekcjach. Właśnie to, że jak ktoś się interesuje, skąd się wziął ten ksiądz Oko, dlaczego robi i mówi to, co mówi i robi, to tu jest najlepiej wyjaśnione. Bo też wydawnictwo świętego Stanisława naszej archidiecezji, no bo na mnie są ciągle te ataki, znaczy widać, że ci, co najbardziej nienawidzą Kościoła, to też najbardziej nienawidzą księdza Oko. To jest takie potwierdzenie, że na dobrej drodze jestem. Ale ponieważ żeby nie tylko oni pisali o mnie, to wydawnictwo naszej archidiecezji wydało ten wywiad. No ja sam jednak najlepiej znam moje życie, żeby też coś było z pierwszej ręki, nie tylko od wrogów.
No jest też taka książka Polskość jest przywilejem, wydane przez Biały Kruk. To jest zbiór artykułów publicystycznych, takich lekkich. Też mój artykuł ze zdjęciami na temat pielgrzymek, ale też na przykład profesora Andrzeja Nowaka czy Waldemara Chrostowskiego, najwyższego biblisty polskiego, Adama Bujaka czy ministra Macierewicza, Krzysztofa Masłonia i tak dalej. To tak coś na pamiątkę. Chętnie te książki mogę podpisać po wykładzie, ale no już kończąc, przechodząc do pytań, to no, chciałem podkreślić, że oczywiście jest poważne zagrożenie, jest gender, jest islam, są ludzie też pośród nas, którzy chcą się temu poddać, jakby już po tamtej stronie, ale mamy dobre szanse. No, jak daliśmy radę z bolszewikami, to możemy i tutaj dać radę, ale potrzebujemy mobilizacji duchowej, zjednoczenia, wiedzy, no i szczególnie też modlitwy, to podkreślam, no bo no bez Boga to ani do proga, jak mówimy. Tak można powiedzieć, że tak jak no, kwiaty nie mogą żyć bez słońca, my nie możemy żyć bez Boga. Jak nienarodzone dziecko nie może żyć bez matki, nie możemy żyć bez Boga. Dlatego no, najważniejsze jest żyć we wspólnocie z Bogiem, to budować tą wspólnotę. No ale też pracować nad sobą, bo nasze serce jest jak ogród, w którym no, mogą rosnąć bardzo złe i bardzo dobre rośliny. Dlatego każdy musi być ogrodnikiem swojego serca, pracować nad sobą, ale pamiętać, że od ogrodnika jest ważniejsze słońce. A tym, czym jest słońce dla roślin, tym jest Bóg dla nas. Dlatego myślę, że wszystkie takie zasady życia duchowego to sprowadzają się do dwóch, że po pierwsze pracuj nad sobą maksymalnie, a po drugie maksymalnie otwieraj się na Boga, a reszta jest konsekwencją. Właściwie to mam najważniejsze, co mam do powiedzenia. To Państwa zachęcam, żeby maksymalnie pracować nad sobą, maksymalnie się rozwijać duchowo jako osoba i maksymalnie otwierać się na Boga. A reszta jest konsekwencją tego, no bo to, co robimy, co mówimy, jak jesteśmy w tym skuteczni, jest funkcją naszej duszy. I o ile ta dusza się rozwinie, o tyle będziemy bardziej skuteczni we wszystkim, no także w obronie przed tymi największymi zagrożeniami. Amen, alleluja. Dziękuję. Teraz przechodzimy do pytań. Chrystus dokonywał cuda. Czy Mahomet dokonał jakiegoś cudu? No właśnie chodzi o to, że nie dokonał. Że nie mamy takiego świadectwa. I to też no jest bardzo znaczące. Bo no, Mahomet dokonał wielu strasznych czynów. Tak jak mówiłem, na polecenie Mahometa prowadzono wojnę, mordowano ludzi, gwałcono kobiety, rabowano ich, pozbawiano wszystkiego, dręczono, torturowano. On sam w tym uczestniczył. To naprawdę nie jest drugi Pan Jezus. To jest straszny wojownik. I to no, no czyni, no przy całym szacunku, oczywiście muzułmanów trzeba szanować, ich życie religijne i tak dalej, ale prawda jest absolutna. No, jeżeli poddajemy Koran i wierzenia muzułmanów podobnej krytyce, jakim jest poddawane chrześcijaństwo, no to naprawdę to niewesoło stoi z Koranem, z islamem. No na przykład brak cudów. No jednak to przekonanie, że Koran spadł z nieba, kiedy no oczywiście widać uwarunkowania miejsca. Te ludzkie dążenia Mahometa, jak on ma jakby takie objawienia, takie jakie mu pasują. No, ja podawałem przykłady z tymi kobietami. No to jest bardzo niewiarygodne. Więc oczywiście to jest trudne dla muzułmanów coś takiego słyszeć, ale no muszą się takiej krytyce poddać. Tak jak my chrześcijanie przechodziliśmy i przechodzimy przez najbardziej surową krytykę ateistyczną, stawiamy jej czoła, to muzułmanie też muszą stanąć takiej krytyki. Nie mogą odpowiadać od razu groźbą zabójstwa, że jak skrytykujesz Mahometa, to cię zamordujemy. Faktycznie tak robią, ja wiem, że tak robią, że ja to ryzykuję, ale no to jest autokompromitacja muzułmanów. Jeżeli chcą być poważnie traktowani, muszą się poddać krytyce. To nie może być tabu. Czy w państwach islamskich mamy jakieś dokonania naukowe i artystyczne? No właśnie mówiłem, że z tym jest bieda. No. No teraz jak widzimy, no do Dubaju powstaje całe miasto na pustyni, olbrzymie budynki. No ale tam trudno znaleźć muzułmanina, który by to projektował, który by przy tym pracował. To są projekty kultury zachodniej, europejskiej. To są nasi architekci, nasi inżynierowie. A pracują tam najczęściej robotnicy z Indii, z Filipin. Samej pracy Arabów w tym no, nie za bardzo widać. No.
Wiemy też oczywiście, potrafili, no, rozwijały się nieraz ornamentyka i tak dalej, ale jeżeli porównujemy kulturę europejską, zachodnią, ideą chrześcijańską, no to nie ma podobnej kultury na całym świecie. Na przykład to widzę w Monachium, jak przyjeżdżają ludzie z całego świata, żeby uczyć się muzyki klasycznej niemieckiej, europejskiej. Znaczy jakoś nikt z nas nie jeździ do innych krajów, żeby tam się uczyć muzyki. No nie bardzo co jest się uczyć, prawda? No i podobnie jest w innych dziedzinach. Jednak miejsce największego postępu naukowego, technicznego to jest judeo-chrześcijaństwo. I tutaj no jakby no jest oczywista różnica. Czy w islamie istnieje pojęcie zbawienia, czy tylko nagroda i kara? No to się zlewa. No jest wyraźnie mówienie o potępieniu i zbawieniu, no i to zbawienie jest nagrodą. Nagrodą najbardziej za dżihad. To się podkreśla. Ci mają największe szanse pójścia do nieba, którzy walczą i giną w dżihadzie. Więc to jest nagroda. No a kara, najwięcej o karze się mówi w przypadku nieuznania Mahometa. Ci będą najbardziej cierpieć, którzy nie uznają Mahometa, czyli to jest no, takie zagrożenie, terror. Jaki jest sens nieba w islamie, jeśli nie ma pojęcia ducha, duszy? No, jest pojęcie ducha, jest ciągłość życia, nieśmiertelność, tylko że właśnie mówię, że to niebo, no jak się porównuje z Jezusem, no niebo jest właściwie przedstawiane jako wielki harem. No, Jezus to do tego ma się sprowadzać. Widać, że tutaj jest jakieś no, przewartościowanie seksualności, że ta seksualność tak stoi w centrum, nie zasługuje na takie miejsce. To jest też słabość islamu. To też powoduje, że kobiety są tak spychane do kąta, no bo na kobiety się patrzy głównie jako na obiekt seksualny. Dlatego, więc ich ubiór, ich zachowanie jest uwarunkowane seksualnością rządzą mężczyzn. One są tym rządzone, tym sterowane. No ja to na przykład tak się coraz bardziej przekonuję w Monachium. Co roku jak tam przyjeżdżam, to widzę mniej Niemców, więcej muzułmanów. Na przykład idę do jakiegoś znajomego sklepu niemieckiego od lat, a już nie ma, jest sklep turecki, muzułmański. Czy na basenach na przykład, kilka lat temu jeszcze to widziałem, jak chodziłem na basen, że jak przychodziła klasa, no to dzieci się kąpały, pływały, ale dziewczynka muzułmanka była ubrana w strój taki kostium jak płetwonurek od stóp do głów i ona nie pływała, tylko tam nauczyciel z boku się nią zajmował. I to było akceptowane. W ogóle od fali muzułmanów to na basenach niemieckich są takie instrukcje, jak się zachowywać na basenie, szczególnie żeby nie molestować kobiet. I to jest tak rysunkowo pokazane, no bo są z tym wielkie problemy. Ale teraz w tym roku była taka nowość, wcześniej na to chyba nie pozwalano, że kobiety mogą w tych całych swoich strojach, hidżabach wchodzić do basenu. Na przykład w Polsce jest tak, że trzeba mieć często kąpielówki, strój dopasowany do ciała na basenach w Krakowie, bo studenci tam wchodzili może w spodenkach przepoconych, grali w kosza i tak dalej. Więc dlatego musi być dopasowany do stroju, że to są kąpielówki. Natomiast tam, no to jest teraz tak Monachium, że wchodzi kobieta, jakby cała zakonnica w swoim stroju weszła, te szaty tak się rozpływają, no basen nie jest duży, a jeszcze trzeba ją omijać i Niemcy to tolerują. No to jest też jakiś znak poddania, prawda? Przecież no, to tutaj kąpielówki się jakby kontroluje, a tam w całym ubraniu można wejść. I ona jeszcze nie pływa, tylko kontroluje swoje dzieci. No to już widać takie znaki poddania się tej kulturze. Tutaj jest pytanie, że Mahomet mówił o córkach i siostrach Boga, a potem się wycofał. Oczywiście, tutaj Mahomet jest bardzo jasny, że jest jeden Bóg i to ciągle zarzuca chrześcijanom. To w wielu miejscach Koranu jest napisane, że chrześcijanie się kompletnie mylą, są głupi, jak to kilku bogów. On w ogóle Trójcy nie pojmuje. Słyszał coś o niej, ale to jest dla niego coś strasznego, absurdalnego. Czym jest sunna i skąd się biorą takie różnice między sunnitami i szyitami? No właśnie, muzułmanie też się różnią, mają różne interpretacje, które właściwie według nich nie powinny mieć miejsca, no bo według nich Koran jest tak oczywisty i może być tylko w jeden sposób interpretowany, więc skąd te podziały? I tak wielkie, że oni się mordują nawzajem. Sunnici i szyici, wiemy, że ten straszny konflikt w Syrii jest właściwie przedłużeniem konfliktu między sunnitami i szyitami. Z Iranu i Arabii Saudyjskiej, to państwo zamienili w piekło, to też Irak, jako konflikt zastępczy. Oni tak się nienawidzą, że się mordują faktycznie. Co teoretycznie powinno być miejsca, no bo jeżeli Koran jest tak jasny, no to powinna być zgoda.
Znaczy, filozof wie, że to jest niemożliwe, że każda interpretacja zależy od horyzontu, której się dokonuje. Dlatego my, a ponieważ nasz horyzont jest wynikiem całego życia, dlatego każdy z nas żyje w innym horyzoncie, nie całkiem, ale częściowo innym. Dlatego każdy z nas musi każdą rzecz rozumieć chociaż trochę inaczej. To jest nieuniknione, tak musi być. To filozoficznie można łatwo wykazać. Dlatego są różne, każdy z nas inaczej też rozumie objawienie chrześcijaństwa. Nie całkiem, ale częściowo inaczej. To samo dotyczy Koranu. Dlatego w każdej religii są różne interpretacje, w każdej partii różne skrzydła. To jest nieuniknione, tak musi być. I trzeba to traktować jako normalne. Także mąż i żona muszą się różnić przy największej miłości, ale traktować to jako ubogacenie. No, zwykle wykłady zaczynam od takiej ogólnej zasady podstawowej, że pamiętajcie, że każdy z nas na każdy temat wie najwyżej małą cząstkę, a ta cząstka prawie na pewno jest częściowo błędna. To dotyczy każdego, także naszej znajomości chrześcijaństwa czy Koranu. Dlatego muzułmanie też się muszą różnić, jakkolwiek jest to dla nich niepojęte może, ale muszą się różnić. I te różnice nieraz są tak wielkie. Tutaj szczególnie to jest kwestia sukcesji po Mahomecie, kto jest ważniejszy, to z tego się zaczęło. I oni się tak różnią, że aż się mordują. Także tam wojny religijne też są mocne, ale to ich nie usprawiedliwia, bo mordują też chrześcijan. Oni, więc można powiedzieć, w pewnych rzeczach się różnią, ale w tym, że mają podbić świat i jak trzeba wymordować chrześcijan, w tym się zgadzają zasadniczo. A jeżeli są jakieś sojusze lokalne z nami, na przykład w Syrii, to głównie dlatego, że te słabsze odmiany muzułmanów, no taktycznie, żeby się obronić przed mocniejszymi muzułmanami, to się sprzyjają z chrześcijanami, ale nie z miłości do nas. To są sojusze taktyczne, kiedy jakiś odłam jest słabszy. I to ich nie usprawiedliwia. No podobnie wiemy, że mafiozi na Sycylii zabijają się między sobą. Ale to ich nie usprawiedliwia, to, że zabijają porządnych ludzi, prawda? Czy islam wywodzi się z sekty? Jak się bronić? No raczej, no trudno mówić, pewne wpływy sekty mogą być w tym znaczeniu, że tam było też chrześcijaństwo w formie sekciarskiej, nieraz to, co poznawał Mahomet. Widział też to skłócenie chrześcijan, to też mogło się przyczynić do jego lekceważenia chrześcijan. Jak się bronić przed islamem? No mówiłem, trzeba wiedzieć, przede wszystkim rozwijać się jako osoba. Bo wszystko jest funkcją osoby, każde słowo czyn jest funkcją osoby. Im więcej będziemy mieć wiedzy, mądrości, miłości w sercu, tym lepsze będą nasze słowa i czyny i tym bardziej będziemy się bronić. Przecież tutaj chodzi o obronę. Tak jak się trzeba bronić przed gender, które jest antychrześcijańskie, no tak samo islam jest antychrześcijański. No przecież cały początek, trylogia islamu, wszystko to mówi, że islam ma na celu opanowanie świata i tam, gdzie panuje, tam wyniszcza wszystkie inne religie, także chrześcijaństwo. To jest przecież oczywiste. Jak powstawał Koran? To jest dłuższa historia. Oczywiście był spisywany przez pod dyktando Mahometa i tam też już coś takiego było, na przykład, że jeden sekretarzy zaczął wątpić w Mahometa, powiedział, że on zmienia zdanie. No to został zabity za to od razu. Więc wiadomo, że dla nas Koran powstaje ewidentnie jak inne teksty ludzkie. Widać te uwarunkowania, ale oni tego nie chcą przyznać. Tutaj jest szczególnie mocne pytanie, jaką religię miał Hitler, jaką religię mieli ludzie, którzy zbombardowali Hiroshimę? Czy to byli muzułmanie? Oczywiście, że nie byli. Oczywiście, że ludzie oszczeni popełnili wiele zbrodni. Hitler był oszczony, oczywiście, ale właściwie tym, co on się kierował, to nie było chrześcijaństwo, to był okultyzm. On wyraźnie był pod działaniem szatana. I jego celem było zniszczenie chrześcijaństwa. On się wzorował na Fryderyku Nietzsche. Nietzsche był bożyszczem hitleryzmu, a w filozofii Nietzsche jest największym wrogiem chrześcijaństwa, nienawidzi chrześcijaństwa. Hitler nienawidził chrześcijaństwa. Hitler po wymordowaniu Żydów chciał wymordować chrześcijan. W obozie Auschwitz, kiedy witano nowy transport, to było powiedziane, że Żydzi mogą żyć miesiąc, księża katolicy 3 miesiące, reszta pół roku najwyżej. Podobnie zauważmy, czyli księża katolicy byli na drugim miejscu do wymordowania po Żydach. Podobnie w Rosji komunistycznej, po burżuazji najbardziej mordowano popów, księży. Ponad 90 tysięcy wymordowano. W Polsce około
3000 księży wymordowano. W obozie Dachau pod Monachium było 2500 księży, z czego 1800 polskich. W Hiszpanii wymordowano ponad 6000 księży, sióstr zakonnych. W tych trzech państwach tylko wymordowano ponad 100000 księży. Właśnie odpadnięcie od chrześcijaństwa doprowadziło do największych zbrodni. Zauważmy, że te największe potwory ateistyczne w dziejach, komuniści i naziści, zgadzali się w tym, że na drugim miejscu trzeba mordować księży, co akurat dla mnie jest zaszczytem. Jeżeli te największe potwory po nienawiści do Żydów i burżuazji nienawidzili księży, no to przy całej naszej grzeszności, ograniczoności widocznie robimy coś bardzo dobrego, skoro tym największym potworom najbardziej przeszkadzamy. Bomby na Hiroshimę, no trzeba pamiętać, że no to było pewne rozważenie strategiczne. Niestety Japończycy się bronili tak fanatycznie, Amerykanie mieli tak olbrzymie straty przy zdobywaniu tych wysp, ginęły dziesiątki tysięcy Amerykanów. Na Okinawie, jak już Japończycy nie mieli czym się bronić, to kobiety i dzieci z bambusami wysyłali przeciwko Amerykanom. To była jatka. 7 Japończyków, a oni chcieli się tak bronić do końca. To by zginęły w takiej wojnie, by mogły zginąć jeszcze dziesiątki milionów ludzi. Japończyków, ale też Amerykanów. I to była kwestia rozważenia strategicznego, czy no, jakkolwiek jest to straszne, zginie 100 tysięcy ludzi, czy 10 milionów. No więc były racjonalne argumenty, no, które trudno obalić za takim postępowaniem, że chyba globalnie to było lepsze dla Amerykanów, ale też dla Japończyków, bo by ich zginęło może 100 razy więcej, gdyby się bronili tak, jak się zamierzali bronić. A tak byli no, opętani tą ideologią, też swoją japońską kultu dla cesarza. I tu oczywiście można by zadać pytania o zbrodniach chrześcijan, no, na przykład nawracaniu siłą. Karol Młody, jak nawracał Sasów, to powiedział, że albo ich nabije na pale, albo się ochrzczą. No, to nie jest metoda nawracania, oczywiście. Czy inkwizycja, ale inkwizycja w Hiszpanii to jest maksimum 5 tysięcy ofiar. Natomiast ofiary komunizmu 150 milionów ofiar. Ofiary II wojny przynajmniej 50 milionów. Oczywiście nawracanie przemocą, mieczem w Ameryce Południowej to była często wina chrześcijan. Oczywiście chrześcijanie też się dopuszczali strasznych rzeczy, ludzie ochrzczeni. No wszyscy esesmani byli ochrzczeni. Tylko tu jest istotna różnica. Zauważmy to, że jeżeli robimy coś potwornego, okrutnego jako chrześcijanie, grzeszymy, to robimy to wbrew Ewangelii. To dlatego, że jesteśmy za mało chrześcijanami. Że nie realizujemy programu miłości i poświęcenia. Natomiast jeżeli muzułmanie to, co robią, to oni realizują istotę islamu. To mają zapisane w świętych księgach, że Allah chce, żeby zabijać i gwałcić niewiernych. Dlatego jeżeli ktoś tak chce na 100% realizować Ewangelię, no to zostaje świętym, prawda? To żyje jak Matka Teresa, jak święty Franciszek, jak Paweł II. Natomiast jeżeli muzułmanie chce realizować tą księgę tak na 100%, no to łatwo może zostać terrorystą. No tak ma napisane, prawda? To jest istotna różnica, że te straszne fakty, które są w dziejach chrześcijaństwa, są dokładnie przeciw istocie chrześcijaństwa. Są wynikiem naszego grzechu, upadku, tego, że jesteśmy za mało chrześcijanami. Natomiast te straszne rzeczy z historii islamu, które się dokonały i dzisiaj się dokonują, to jest właśnie realizacja istoty islamu. To jest tak zapisane. Tak żył Mahomet. To jest kluczowa różnica. I teraz no, tak krwiożerczy ateizm, jak komunistyczny i nam nie zagraża, chociaż w Chinach nadal są prześladowani chrześcijanie w straszny sposób, czy na Kubie, ale teraz no, naszym problemem staje się islam. No i gender tym zagrożeniem. Przepraszam, najpierw odpowiem na te pytania zapisane, dobrze? Czy płacąc im haracz ratujemy sobie życie, czy tylko opóźniamy nasz koniec? No raczej opóźniamy. To jest, bo jeżeli mamy płacić połowę naszego majątku, to no na dłuższą metę, jeżeli jesteśmy nieustannie upokarzani według tego paktu Umara, jeżeli to się nieustannie dokonuje, no to ludzie słabsi się poddadzą. No bo zawsze jest tak, oczywiście w każdej religii są tacy, którzy chcą realizować na 100%, 90%, i tacy, którzy tylko na 10%. I ci słabsi no powiedzą, nie opłaca mi się, po co się mam tak męczyć? Jak ja jestem chrześcijaninem na 10%, to przejdę na ten islam. I tak na przykład można w Turcji obserwować, że no w Turcji kiedyś było 100% chrześcijan, ale przez kilka wieków i było 0% muzułmanów, a po najeździe Turków no, jest coraz mniej chrześcijan, coraz więcej muzułmanów. Ja, na przykład jak byliśmy w Turcji,
widzieliśmy podziemne miasta, gdzie chrześcijanie kopali w głąb całe miasta jakby, żeby się ukryć przed muzułmanami, w nadziei, że przeżyją. No, no nie mogli przeżyć, w końcu musieli wyjść. Więc no widzimy, że na drodze brutalnego terroru, jeżeli nawet nie od razu ludzie są wymordowani, to są taką przemocą fiskalną, pokorzeniami, zmuszani, poddają się. No tak jest teraz Bośnia, Hercegowina, tak powstał tam islam. To się dokonało na drodze przemocy, no i tak to się dalej dokonuje. To jest tylko opóźnianie. Czy nie jest paradoksem, że swoboda seksualna na zachodzie Europy pokrywa się seksualizmem muzułmanów? Czy to nie kara Boża? Czy droga do opamiętania? Tutaj można powiedzieć, że jest pewien związek. Widzimy, jak Europa jest w dużym stopniu zdegenerowana. Gender, tak jakby to ująć w jednym zdaniu, jakby chcemy zrozumieć, czym jest gender, to można powiedzieć, że to jest ideologia ateistów, którzy na miejscu Boga postawili seks. To jest najkrótsze wyjaśnienie. Jak państwo nie rozumieją, co mówią genderyści, dlaczego się zachowują tak, jak się zachowują, dlaczego chcą deprawować dzieci w szkołach, na przykład w szkołach niemieckich podręcznik nauczyli, zaleca, żeby dzieci, na przykład dać im takie ćwiczenie, żeby zaprojektowali dom publiczny, który zaspokoi wszystkie pragnienia, poza zoofilią i pedofilią, bo tego jeszcze nie wolno, nie wiadomo dlaczego, ale nie wolno. I jaki jest cel tego ćwiczenia? Żeby dzieci same zaczęły chodzić do domów publicznych i w nich pracować. To jest program w szkołach niemieckich. No więc to są społeczeństwa dogłębnie, a jak rodzice się na to nie zgodzą, to idą do więzienia, jak nie puszczą dzieci na takie lekcje. No więc to są społeczeństwa dogłębnie zdegenerowane, gdzie Bogiem jest seks. I to naprawdę gender, no to jest też niesamowicie prymitywne, to jest też taki taniec wokół złotego cielca seksu. No bo jak człowiek odpada od Boga, no to musi mieć innego bożka. Pieniądze, kariera, ale także seks. I dlatego to społeczeństwo umiera, no bo dla nieustannej zabawy seksualnej dziecko jest karierę killer. No to dzieci się zabija. No jak dzieci się zabija, no to jest pustka, ale ktoś musi nam wynieść śmieci, ktoś musi nam posprzątać w domu starców. Tam, jak idę do domu starców w Niemczech, tam prawie żaden Niemiec nie pracuje. To ludzie z całego świata obsługują tych starców, no bo to jest nieprzyjemna praca, no to potrzebują ich do takiej pracy, prawda? Do najbrudniejszej, najciemniejszej pracy. Też no, na basenach jak jestem, no kto zamiata, kto czyści? No murzynki z reguły, prawda? No do tego ich potrzebują. Bo tego nie chcą robić. No, i tak skazują się na śmierć. Oczywiście, natomiast można powiedzieć, w islamie też jest taki pewien taniec wokół seksu, prawda? Że na kobietę się patrzy głównie jako na obiekt seksualny. Dlatego jak ona jest moja, to ona musi być zawsze zakryta, prawda? Tylko że oni to robią bardziej produktywnie, że oni jednak są otwarci na życie, chcą mieć dzieci i właściwie traktują dzieci jako środek inwazyjny. To jest taka różnica w islamie, bo muzułmanie, którzy żyją spokojnie, pracują, nawet się denerwują na tych zamachowców, bo mówią, po co tylko nam psujecie atmosferę, ludzie patrzą na nas krzywo, może być jakaś kontrreakcja, mogą zacząć się pogromy jako reakcja na wasze zbrodnie. Przecież to jest kwestia czasu. No. Przecież tak już mówił Kaddafi, tak mówi Erdogan. My wygramy macierzyńcami naszych kobiet. To jest nasza broń. My ich zalejemy. Po co te zamachy? No? To jest kwestia paru pokoleń i my będziemy wszystkim rządzić. No. To jak teraz, no już, no, no i mają rację. No. I mówią tak żartobliwie, budujcie większe mieszkania, mamy liczne rodziny. No już burmistrz Londynu, muzułmanin, czy Zielonych, teraz jak były rozmowy koalicyjne w Niemczech, no to Turek, polityk Zielonych Turek pouczał Niemców, że ja tu walczę o dobro Niemiec, nie to co AfD, to oni są zguby. No już no poddają się ich panowaniu. I nie chcą mieć zaburzonego spokoju, więc tam no, prawdy o islamie nie można mówić. To jest zabronione. No ale no, jeżeli uciekam od prawdy, no to o tą prawdę się muszę rozbić w końcu. Tutaj najpierw na te pytania odpowiadamy. Masoneria, islam to jest no, inne zagadnienie, znaczy, to też są wrogowie kościoła, ale jest, no to byłoby za dużo w to wchodzić. No kościół ma wielu wrogów, ma przeciwników. No to jest tak jak jeżeli tworzy się kulturę tak bogatą jak chrześcijańska, no to wielu chcieliby to zagarnąć, chcieliby się tym pożywić.
Tutaj jest szereg pytań o tym, jak Kościół się odnosi do tych zagadnień. No przede wszystkim trzeba się odnosić w prawdzie. Oczywiście w Kościele staramy się o dialog z muzułmanami. Jesteśmy otwarci na pomoc. Tylko, że to musi być w prawdzie. To trzeba też uwzględniać tradycję Kościoła. Kościół przez wieki widział w islamie największe zagrożenie. I to właśnie papieże organizowali obronę przed islamem. I bez tej obrony być może Europa zostałaby już podbita przez islam. To papież też w dużym stopniu opłacał wojska Sobieskiego pod Wiedniem, czy flotę chrześcijańską pod Lepanto. To była tradycja Kościoła od początku. No, Kościół widział, że to jest straszne zagrożenie dla chrześcijaństwa, dla Europy. I gdyby nie papiestwo, to zapewne to tutaj takiego zebrania by nie było, Kościołów by nie było. Tak jak islam podbił połowę chrześcijaństwa, tak zniszczyłby też drugą połowę. To jest tradycja Kościoła, którą trzeba szanować, trzeba uwzględniać. I oczywiście Kościół szanuje wszystkich, także muzułmanów, stara się o dialog z nimi, tylko to musi być dialog w prawdzie. Ja właśnie jako naukowiec, który przede wszystkim ma służyć prawdzie, muszę o tym mówić, że takie są negatywne, groźne strony islamu, że to musimy brać pod uwagę w dialogu. Oczywiście, dlatego że każdy z nas na każdy temat wie tylko część i ta część jest błędna, to podstawowe nadstawienie to powinien być dialog. Ponieważ każdy człowiek wie coś, czego ja nie wiem, każdy człowiek może wskazać na pewne moje błędy, grzechy, z których może mnie uzdrowić. Dlatego taką fundamentalną postawą każdego człowieka powinien być dialog z każdym innym. Można powiedzieć, że dialog może nas najbardziej posuwać do przodu, ponieważ ten człowiek, z którym rozmawiam, mógł poznać, przeczytać setki książek, tekstów, których ja nigdy nie przeczytałem, jest jakby żywą biblioteką. Można powiedzieć, że każdy człowiek to jakby trochę żywa biblioteka. I w dialogu z nim mogę najszybciej się nauczyć, najszybciej skorzystać, bo oczywiście nigdy nie będę miał jego wiedzy, nie przeczytam tych książek, których on przeczytał, nie przeżyję jego życia, ale on, jeżeli jest uczciwy i szczery, to może mi z tej wiedzy przekazać to, co jest dla mnie najważniejsze. To jest normalny proces uczenia, prawda? Taki jest stosunek nauczyciela do uczniów, ale też lekarza do pacjentów. Jak idę do lekarza, no to on swoją wiedzą przerasta mnie i zawsze będzie przerastał. Ale widząc moją chorobę, daje mi kilka rad, zdań, które mi są potrzebne. W ten sposób korzystam z jego wiedzy. Czy podobnie jak idę do mechanika, no to mówi mi tak, trzeba zrobić samochodem, czy coś naprawić innego. To więc oczywiście z natury człowieka, naszego ograniczenia intelektualnego i poznawczego wynika, że dialog powinien być naszym fundamentalnym nastawieniem. Powinniśmy się z każdym spotykać w dialogu, także z muzułmanami. Ale do tego jest potrzebna dobra wola. Znaczy druga osoba też musi mieć dobrą wolę. Natomiast jeżeli tej dobrej woli nie ma, no to dialog traci sens. To dialog może być formą wojowania. Często na przykład dialog jest pozorowany, żeby zrobić dobre wrażenie, albo żeby odciągnąć uwagę i żeby tym mocniej uderzyć. Na przykład na wojnie no to jest często stosowany schemat, że prowadzi się niby rozmowy pokojowe, żeby gdzieś na boku przygotować tym mocniejsze uderzenie, żeby właśnie zniszczyć partnera dialogu. No wtedy nie tyle trzeba dialogować, co trzeba się bronić. No podobnie jak z bolszewikami w 1920 roku. Ci, którzy chcieli z nimi dialogować, zamiast walczyć, bronić się, no to albo byli tak ograniczeni umysłowo, albo już byli zdrajcami, prawda? Tak mało wiedzieli, a takich ludzi było całkiem wiele. No generalnie komuniści byli za poddaniem się bolszewikom. No też dlatego, to jest zrozumiałe, wszędzie są ludzie, którzy chcą się raczej poddać niż walczyć. Poddać się gender, poddać się ateistom z Brukseli, poddać się muzułmanom. Oczywiście są tacy, ale jeżeli widzę, że druga strona nie chce szczerego dialogu, że dialog jest tylko pozorem, że dialog ma tylko tym bardziej ułatwić atak i zniszczenie nas, no to wtedy muszę się bronić. To trzeba rozróżnić. Do dialogu potrzeba dobrej woli obu stron. Jeżeli natomiast nie widzę dobrej woli, nawet ktoś może mieć olbrzymią wiedzę, ale jeżeli tą wiedzę wykorzystuje, żeby mnie zniszczyć, czy moją wspólnotę, no to muszę się bronić. Więc to jest podstawowy
warunek dialogu. Też jak mówi się o otwartości Kościoła, oczywiście Kościół musi być otwarty, ale krytycznie otwarty. W każdym człowieku jest pewne dobro i pewne zło, pewna prawda i pewne kłamstwo. Dlatego na każdego człowieka muszę być krytycznie otwarty, ale krytycznie otwarty. Otwarty na prawdę i dobro, które jest w tym człowieku, ale zamknięty na zło i kłamstwo, które też może w tym człowieku być. Bo na przykład otworzyć się na bezkrytycznie, no to jest ja panu pamiętam, ja pana dopuszczę do głosu, nie musi pan już tak trzymać, tylko jeszcze, więc trzeba być otwartym, ale krytycznie, bo jeżeli nie będziemy krytycznie otwarci, no to jest koniec dla nas. To na przykład tak, nawet na przykład rzekomo najbardziej otwarci ludzie zamykają swoje domy, zamykają swoje okna, prawda? Bo jakby otwarli, no to przyjdą bandyci, złodzieje, okradną ich, zniszczą wszystko. I podobnie jest duchowo. Jeżeli bezkrytycznie się otworzymy na ludzi, którzy nas nienawidzą, którzy chcą nas zniszczyć, no to będzie koniec z nami. Więc oczywiście Kościół musi być otwarty, ale otwarty krytycznie. Tak na przykład, no też można powiedzieć, że na przykład papież zawsze jest otoczony kilkudziesięcioma ludźmi, którzy go strzegą, pilnują. Jakby ktoś zrobił na niego zamach, to go zastrzelą na miejscu, prawda? I tak samo, no przecież papież nie chce, żeby jego córki i synowie byli zabijani, prawda? On chce, żeby przeżyli, żeby byli bronieni. Więc oczywiście, jak najbardziej trzeba być dialogicznym i otwartym, ale krytycznie. Żeby dialogować z ludźmi, którzy są uczciwi, dobrej woli, ale żeby bronić się przed ludźmi, którzy są złej woli i którzy chcą nas zniszczyć.